Szanowni Państwo, zaczynamy trzecią część naszej konferencji Mieszkaniowe Innowacje. Będziemy mówić o innowacjach formalnych. Jest to najdłuższy blok, równie ciekawy jak poprzednie i oddaję głos zastępcy prezydenta Michałowi Olszewskiemu. Tak, ja bardziej powiem coś inspirującego niż być może oczywistego, niż będę się rozpowiadał na temat, czym są innowacje formalne i tutaj dostaniecie Państwo bardzo duży bagaż przykładów czy projektów, które są realizowane na terenie miasta lub też które mogły być realizowane ze strony panelistów, których za chwilę zaprosimy do dyskusji. Powiem o jednej rzeczy. Tak naprawdę żyjemy dzisiaj w takich czasach, to taka refleksja z jednego ze spotkań, które kiedyś mieliśmy jako miasta w Komisji Europejskiej. Żyjemy w takich czasach, w których tak naprawdę o sukcesie w gospodarce, o sukcesie w takiej, może być, warstwie społecznej coraz mniej decyduje czasami nawet i jakość projektów, które są realizowane, ile prędkość reakcji, w jaką odpowiada się na wyzwania. I tak naprawdę ciekawostką taką jest to, że cała rewolucja przemysłowa, która się dzisiaj dzieje, o której się mówi, że to jest rewolucja 4.0, czyli mamy do czynienia z przemysłem, który wchodzi w taką fazę. W niej bardzo mocny akcent stawia się na to, że to właśnie te modne startupy, o których się mówi, są tym surowcem, który kiedyś był tak mocno poszukiwany przez duże korporacje. Kiedyś, żeby konkurować w gospodarce, walczyło się o dostęp do surowców, do zasobów. W tej gospodarce 3.0 walczyło się o zasoby ludzkie, tej, którą mieliśmy jeszcze pod koniec XX wieku. To było kluczem, w sensie, żeby mieć dobry dostęp do zasobów ludzkich, do kapitału intelektualnego. Dzisiaj coraz więcej mówi się o tym, że tak naprawdę dostęp do surowców, do kapitału ludzkiego i tak dalej, do wszystkich tych zasobów, on jest oczywiście ważny, bo bez niego nie bylibyśmy w stanie realizować różnego rodzaju produktów czy innowacji. Niemniej jednak to, co jest kluczem do sukcesu, to są właśnie te przemiany, w których poprzez szybką reakcję jesteśmy w stanie zareagować na wyzwanie. I to dlatego taka duża atencja do sektora kreatywnego, do startupów, bo to one w dużej mierze proponują te rozwiązania i możecie Państwo zobaczyć też na przykładzie wielu korporacji, które dzisiaj zmieniają swoją taktykę i próbują szukać właśnie w tych małych projektach przewagi. Proszę zobaczyć, co się stało z Uberem, proszę zobaczyć, co się stało z różnego rodzaju innymi rozwiązaniami, czy hardware'owymi, czy software'owymi, czyli czy to jest oprogramowanie, czy to jest jakieś twarde rozwiązanie. Wszystkie one pączkują z drobnych projektów, małych projektów, które są potem przejmowane przez duży kapitał i rozwijane. I tak naprawdę większość z nich to jest właśnie szybka odpowiedź na jakąś bieżącą potrzebę, która występuje. Dlaczego zacząłem od tej gospodarki? Dlaczego zacząłem od tych innowacji, od tego tempa, w jakim my się rozwijamy? Dlatego, że nie jest to nic dla nas tu siedzących być może nowego, bo Zygmunt Bauman jakby zwrócił uwagę już kiedyś w jednej z swoich publikacji, że tak naprawdę to, co jest kluczem do rozwoju takiego też społecznego, to jest coś, co można powiedzieć, jest pewnym eksperymentowaniem czy testowaniem rozwiązań. I on wówczas zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę to miasta są dzisiaj tym środowiskiem, które są najbardziej podatne na prowadzenie tych zmian, z tego względu, że poziom krajowy czy poziom narodowy jest tym poziomem, który częściej kupuje te rozwiązania i przejmuje je po jakimś czasie, o ile w ogóle, o ile sprawdzą się one na poziomie lokalnym. Ja dzisiaj dosłownie, dlatego nie byłem w stanie dzisiaj otworzyć dzisiejszego seminaru, dzisiaj wróciłem z Antwerpii, mieliśmy wczoraj spotkanie takiego forum, które zajmuje się między innymi zrównoważonym rozwojem. Na tym forum byli przedstawiciele, czy moi koledzy z Amsterdamu, Turynu, mieliśmy wczoraj taką debatę między właśnie, w której uczestniczyłem, uczestniczył jeszcze wiceburmistrz Turynu, pani wiceburmistrz Turynu, pani wiceburmistrz Porto i pan wiceburmistrz Amsterdamu. I mówię to dlatego, że większość z Państwa kojarzy, że są to kraje o określonym sposobie myślenia, utartym systemie wartości i tak dalej. I trochę na początku mi się osobiście wydawało, że znajduję się w takim środowisku, w którym będę postrzegany jako miasto, które próbuje być progresywne w bardzo trudnym otoczeniu politycznym. Ale na szczęście dla mnie, pierwsze, co powiedział burmistrz Amsterdamu, wiceburmistrz Amsterdamu, powiedział, że tak naprawdę wszystkie miasta mają ten sam dylemat ze swoimi krajami,
co powtarzali wszyscy moi koledzy, że to miasta są zawsze bardziej progresywne niż kraje, w których one funkcjonują. I jak już miało przyjść kolej do mojej wypowiedzi, pani moderatorka powiedziała coś, co trochę oczywiście rozbawiło salę, powiedziała: a teraz przejdźmy do Warszawy, która chyba ma najtrudniej z realizacją swoich progresywnych projektów. Akurat dyskusja dotyczyła Unii Energetycznej i transformacji jakby produkcji, dostaw energii w miastach z systemów tradycyjnych, gdzie moi koledzy mówili o tym, że przechodzą z gazu ziemnego na gaz naturalny, a ja mówiłem o tym, jak borykamy się z przejściem z węgla na gaz jakikolwiek, co oczywiście jest pewną wyzwaniem, którym jakby, znaczy każdy ma swoje wyzwania, z którymi się stara się mierzyć. I tak naprawdę w idei samej dyskusji o tych mieszkaniowych innowacjach, tak samo jak o każdej innowacji, która się dzieje w mieście, chodzi bardziej o to też, żeby próbować testować rozwiązania, którymi jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość i zmieniać ją szybko, ale też, co bardzo ważne, próbować te projekty skalować. Bo my w miastach możemy traktować te innowacje jako próbę zmiany jakiejś zjawiska na skali lokalnej, ale zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo wiele projektów, które są gdzieś testowane jako rozwiązania, one same w sobie funkcjonują oczywiście jako projekty, mam na myśli chociażby skwer sportów miejskich, to są projekty, które same w sobie są wartością, ale one oprócz tej wartości, że dają jakąś przemianę w przestrzeni, dają jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna. To jest posuwanie trochę rozwoju naszych miast do przodu i przesuwanie granicy tego, co jest możliwe. I temu służy innowacja. Same projekty, które często są w ramach innowacji proponowane, to są projekty, które swoją wyobraźnią wyprzedzają bardzo mocno to, jak my posuwamy tę barierę do przodu, ale dają tę wartość dodaną, że one przesuwają tak naprawdę cały sposób myślenia. Po skwerze sportów miejskich, po tych projektach pojawiła się cała potrzeba budowania przestrzeni do rekreacji. Zwróćcie Państwo uwagę, ile projektów w budżecie partycypacyjnym pojawiło się po tym. I to jest bardzo ważne, w sensie, że jakby te innowacje, o których my dzisiaj będziemy mówili za chwilę, to nie są tylko innowacje, które służą temu, żeby coś przetestować, ale służą temu, żeby rozwijać całą myśl do przodu i tak naprawdę przekładać je, skalować je na coraz większe produkty, na jeszcze większą skalę. Żeby tego tematu nie przegadać, oddam głos teraz już pani Joannie, która wprowadzi Państwa do poszczególnych paneli, a ja zostawię Państwa tylko z tą myślą Zygmunta Baumana, który właśnie, tak jak powiedziałem, zwrócił kiedyś uwagę na to, że jeśli gdziekolwiek możemy mówić o innowacjach, które poruszają, dokonują zmiany w społecznej, to nigdy na poziomie krajowym. Zawsze ona musi wyrosnąć z poziomu miejskiego, musi być przetestowana, musi pokazywać realną zmianę, musi być odczuwalna i też dopiero na tej podstawie rozwijają się kolejne projekty, które być może nie są tak progresywne jak ten test, ale idą dalej. Na tym polega siła innowacji i też siła reagowania na wyzwania, z którymi się mierzymy. Pani Joanna. Dziękuję, panie prezydencie. To ja oddam głos naszym panelistkom i panelistom. I chciałabym zaprosić Dagmarę Pasińską, Mateusza Szymona Płoszeja-Mazurka i Mateusza Gierszona do naszego pierwszego setu. I zaczniemy, Bruno, od pani Dagmary. Proszę. No i będę pilnować czasu. 10. Dobrze. A czy ja mogę jeszcze tylko pytać? Także dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Dagmara Pasińska i chciałabym powiedzieć o tradycyjnych środkach miastotwórczych w projektach osiedli mieszkaniowych. Także chciałabym zacząć od tego, że jakby analizując problemy współczesnych miast, jakby należy spojrzeć na to trochę szerzej i trochę dalej. I widzimy, że jakby mówiąc o mieście, często skupiamy się na jakby w naszej wyobraźni, mówiąc miasto, widzimy często właśnie tę strukturę dawną, tę XIX-wieczną,
często właśnie chcemy mieszkać w tym centrum, jakby dążymy do tego i jakby zapominamy trochę o bardzo obecnie silnej tendencji, jaką są osiedla mieszkaniowe, które powstają poza granicami miasta, bądź na terenach aglomeracji, bądź obszarów metropolitarnych. Na tych właśnie obszarach pojawia się pewnego rodzaju chaos urbanistyczny, który spowodowany jest budowaniem osiedli mieszkaniowych będącymi jedynie sypialniami dla miast. To jakby ten problem jest oczywisty i znany. I chciałabym przedstawić pewne rozwiązanie, które pojawia się w Szwajcarii. Nazwane jest to rozwiązanie międzymiasto, czyli jakby próba stworzenia miasta między miastami. Problem, który chcę przeanalizować, znajduje się w Zurychu, a w zasadzie w jego okolicach. I tam właśnie, jak wiadomo, Zurych jest dużym miastem, wokół którego są mniejsze i właśnie na terenach tych mniejszych miast pojawia się bardzo dużo tych właśnie punktowych osiedli, tych sypialni, przez co same miasta tracą swoją tożsamość, stają się jedynie sypialniami, ponieważ komunikacja jest bardzo dobra. W zasadzie osoby, które tam mieszkają, spędzają tam dużo czasu i nie są jakby te społeczności, które tam mieszkają, po pewnym czasie zaczęły same wyrażać taką chęć do tego, aby tę tożsamość stworzyć, że jakby potrzebują tego do życia, że, nie, że jakby chciałyby umieć się jakoś określić, chciałyby być w centrum miasta, chciałyby żyć w mieście i w jakiś ten sposób właśnie miasto Walisen postanowiło zorganizować konkurs na taką przestrzeń, na takie nowe osiedle mieszkaniowe i jakby postanowiono pytanie, czym jest to osiedle, jakie ono powinno być. I właśnie pojawiło się wiele różnorodnych koncepcji w tym konkursie. W tym konkursie jakby od takich bardzo otwartych, od takiego bardzo otwartego charakteru, po takie właśnie dosyć... Po takie właśnie mocne jakieś formy urbanistyczne i formą, która jakby grała, była forma, która nawiązywała do architektury dawnej, to jest ta po prawej stronie. Jest to projekt profesora Lampugnianiego, który jakby wraca do założeń XIX-wiecznych. Projekt, który wygrał tę koncepcję, jest to właśnie Richti Area, ona znajduje się pod Zurichem i właśnie w tym projekcie ten projekt stał się takim sztandarowym, jakby nowym modelem międzymiasta, który mówi ok, nie chcemy tylko tam spać, ale chcemy też tam żyć. Także przede wszystkim głównym ideą jest jakby ulokowanie nie tylko mieszkań, ale również miejsc zbiorowych, jest to w proporcji pół na pół, 50% na 50%. Oraz jakby architekt również stosuje pewne formalne środki, które w zasadzie są bardzo tradycyjne, ale powodują, że życie w mieście jest lepsze, jakby on, architekt ma możliwość poprzez swoje wykształcenie i wiedzę zaprojektować miasto bądź osiedle w taki sposób, że ono będzie lepsze do życia i wtedy pytanie o to, jak budujemy, kto to wybuduje, bądź jaki architekt, nie jest już takie ważne, kiedy podstawowe założenia projektowe budują pewnego rodzaju miejskość. I te właśnie pięć najważniejszych środków miastotwórczych profesor Lampugniani wymienia jako takie, które tworzą tą pozytywną przestrzeń do życia. Jest to przede wszystkim plac główny, który jest tym powietrzem w danym założeniu mieszkaniowym, w danej przestrzeni. Dalej jest to podział na kwartały, który nawiązuje do XIX-wiecznych właśnie miast. Dalej są to wewnętrzne ogrody bądź założenia parkowe. W przypadku tego projektu były to właśnie wewnętrzne ogrody
w tych blokach zabudowych, w tych kwartałach z małymi ścieżkami pomiędzy. W ten sposób jakby jest strefowana strefa, jakby strefowanie jest tego, tego wnętrza, tego, co jest naszym, naszą prywatną sferą, z tą strefą miejską, ponieważ ulica była również zaprojektowana od tej dużej skali, od tej miejskiej po detal, i to jest też właśnie bardzo charakterystyczne w tym myśleniu, że okej, planujemy, ale również na samym początku planowania myślimy o tych detalach, jak będzie wyglądać ulica, jaki będzie jej charakter, jaka będzie jej artykulacja i jak powinno funkcjonować to miasto. Także głównym elementem jest właśnie ta główna droga, która ma być tym miejscem, na którym się wszyscy spotkają, wszyscy użytkownicy, które powoduje, że jakby zawsze jest ten punkt orientacyjny. Do tego są małe uliczki, które mają funkcjonować również w tym miejskim charakterze, który ma właśnie działać spajająco, który ma tworzyć społeczności, który ma dawać tym osobom, które mieszkają poza miastem, poczucie bycia w mieście. I nie chodzi tu jedynie o to, że budujemy jakby sztuczne miasto, ale jakby staramy się kontynuować miasto. Jakby nie mówimy, że miasto kończy się w jakimś momencie, ale staramy się je kontynuować przez tego typu rozwiązania. Oraz również ważną kwestią jest właśnie określenie w jakiś sposób funkcjonowania fasady budynków i jakby artykulacji tej fasady, że ona w jakiś sposób ma przypominać te miasta dawne. I nie chodzi tutaj o określenie już na samym wstępie materiałów bądź detali wykonania, ale chodzi o pewne zapewnienie nastroju takiego miasta, żeby ono było jakby przyjazne dla ludzi. Następnie, kiedy jakby taki projekt jest już gotowy i taka koncepcja wygrywa konkurs, potem są rozpisywane konkursy już na te jakby kwartały mniejsze. I w tym przypadku, jeżeli ten plan jest dobrze zrobiony, to nie ma już praktycznie żadnego znaczenia, kto i jak to będzie budował. Bo jakby tutaj są przykłady realizacji tych projektów, to wszystko jest już wybudowane w tym momencie. To są właśnie projekty, które tam zostały zrealizowane, całkowicie jakby w innym stylu, całkowicie różni architekci. Przepraszam, że... Okej. Że właśnie, że na przykład był to sam architekt Diner, Wiel Artes, czyli jakby bardzo różni, przeróżni architekci, i to koniec końców wygląda w ten sposób, czyli mamy właśnie ten efekt tego miasta, tej tkanki, jakby i co więcej, to miasteczko Wallisen zyskało tą swoją tożsamość i jakby samo miasto było zadowolone z tego rozwiązania oraz mieszkańcy, ponieważ po prostu było to wybudowanie nowej tkanki miejskiej. Kolejnym tego typu projektem jest Glazi Area, projektu Duplex Architekten. Jest to osiedle, które było inspirowane projektem profesora Antoniniego, również oparte na diagonalnym planie gwieździstym, na takich otwarciach urbanistycznych. To jest właśnie również zabudowa mieszkaniowa połączona z funkcją biurową. Również wybudowana na terenie aglomeracji Zurychu, czyli jest to osiedle oddalone na terenach postindustrialnych. I tutaj właśnie również architekci, to osiedle jest jakby wybudowane dla potrzeb Genossenschaftu, czyli takiej ogromnej mieszkaniowej spółdzielni. I ta działka jakby została dana przez miasto i w tym przypadku była jedna ważna cecha, że ta zabudowa ma być tania, że ten projekt ma być jakby zrealizowany tanio i tu nie mogą być drogie materiały. Dlatego w tym przypadku również architekci wrócili do tych rozwiązań dawnych, do tych XIX-wiecznych jakby układ fasad i w ten sposób starali się poprzez projekt i interesujące kształty budynków nadać
niestandardowe kształty mieszkania. Także każdy mieszkaniec ma praktycznie inne mieszkanie z bardzo ciekawymi rozwiązaniami, jak mansardowe dachy, jak lodże, jak podwójne mieszkania. Jakby wszystkie te rozwiązania wynikają jedynie z dobrego zaplanowania. Po czym tutaj są na przykład różne ciekawe układy mieszkań. Oraz właśnie na przykład to mieszkanie w stylu mansardowym są oczywiście również przestrzenie wspólne, ale to wynika bardziej z tego, że po prostu takie były również założenia tych koncepcji mieszkaniowych, żeby te przestrzenie wspólne były przeciekawe, przeróżne rozwiązania, które tak naprawdę nie są bardzo kosztowne, ale jakby tworzą tą unikatowość miejsca, to co czyni to miejsce wyjątkowe i sprawia, że jest ciekawe dla życia, dla architektów, dla mieszkańców. Po czym oczywiście artykulacja fasad, ona jest, to są bardzo jakby tanie materiały, to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest bardzo skromna architektura i jak to wygląda właśnie, to jest widok ze strony torów kolejowych. I kończąc już chciałam jeszcze tylko po prostu pokazać jeszcze parę przykładów, które w ciekawy sposób jakby pokazują, jak można w jakiś sposób współpracować z tą typologią miasta i w jaki sposób można wykorzystywać te jakby przestrzenie postindustrialne i tworzyć jakby dobrą przestrzeń samą architekturą poprzez dobre planowanie. A dobrze, i także to jest na przykład, to jest jeden z projektów bardzo ciekawych, gdzie zostały budowane mieszkania na starej fabryce. Tutaj widzimy projekt właśnie takiego miastotwórczego jakby ułożenia budynków, czyli też nic nadzwyczajnego, aczkolwiek bardzo, bardzo proste działanie, a bardzo efektowne, jeżeli chodzi o tworzenie miasta. Oraz ostatni projekt to właśnie też takie fajne nawiązanie do typologii miejskiej i próba wpisania się w tkankę miejską. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy pana Mateusza. Jakby pani przekazała panu Mateuszowi mikrofon. Pan Mateusz będzie mówił o przykładach rozwoju zrównoważonego społecznie w architekturze. Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Płoszaj-Mazurek i ten temat poruszam, ponieważ rozwój zrównoważony stanowi jeden z celów polityki mieszkaniowej Warszawy i na wstępie chciałbym się zastanowić, co to znaczy rozwój zrównoważony. Tradycyjnie dzielimy go na trzy aspekty: ekonomiczny, środowiskowy czy ekologiczny i społeczny. Ekonomia, środowisko to są tematy bardzo często omawiane, kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, a ja chciałbym się najbardziej zająć tym trzecim aspektem, który jest najbardziej subiektywny. Chciałbym się posłużyć tutaj definicją stworzoną przez Oksfordzki Instytut do Spraw Zrównoważonego Rozwoju. Mówi, że rozwój zrównoważony społecznie to systematyczne zaangażowanie członków społeczności oraz przedstawicieli rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Co to znaczy dla architektów? Co to znaczy dla architektury? Żeby tak uprościć, można powiedzieć, że architektura zrównoważona społecznie to taka, która stara się sprzyjać tworzeniu lokalnej społeczności oraz odpowiadać na zmieniające się potrzeby różnorodnych grup społecznych. I to podejście chciałbym pokazać na podstawie dwóch projektów. Dla kontrastu, jeden jest projektem studenckim, a drugi jest projektem właśnie będącym w budowie. Pierwszy projekt, osiedle mieszkaniowe w Olborgu, to jest projekt stworzony w grupie pięcioosobowej, którego jestem współautorem. Jest to osiedle zaprojektowane tak jakby dla spółdzielni. Mieszkalnictwo komunalne w Danii to 25% wszystkich mieszkań. I tutaj warto wspomnieć, że aby mieszkalnictwo spełniało, znaczy aby mieszkanie spełniało te warunki mieszkania komunalnego, nie może przekroczyć 115 metrów kwadratowych łącznie z przydziałem drogi komunikacyjnej tego mieszkania. Tak. No i w tym projekcie wiodącą ideą było stworzenie takiej zabudowy, która połączy zalety mieszkania pod miastem i mieszkaniem w mieście. Jakie są zalety mieszkania pod miastem? To przede wszystkim, znaczy poza dostępem do zieleni,
jest to lokalna społeczność, sąsiedzi. Coś, co się często gubi w dużych mieszkaniówkach w centrach miast. Natomiast w wypadku mieszkaniówki w centrum miasta jest to lokalizacja, dostęp do wszelkiego rodzaju usług. To osiedle zostało zaprojektowane na granicy strefy gęstej zabudowy w Wolborgu i na granicy strefy niskiej zabudowy połączonej ze strefą parkową. Te aspekty były bardzo ważne przy tworzeniu urbanistyki tego osiedla, odniesienie do istniejących szlaków komunikacyjnych i to stworzyło trzy place, na których powstała zabudowa. Zwrócona w stronę zieleni, zwrócona w stronę południowego słońca. Ale wracając jeszcze do tego zagadnienia, kiedy patrzymy na dom podmiejski, możemy zauważyć, że ten ogród jest tak jakby podzielony na część przednią, przed domem i część tylnią. Ta część przed domem staje się taką przestrzenią półpubliczną, gdzie siedząc możemy spotkać sąsiadów, widzieć jak idą do pracy, czy jak spędzają czas. Część tylna jest bardziej prywatna. I coś takiego chcieliśmy stworzyć w wypadku tego projektu, tworząc takie połączenie klatki schodowej z galerią, która jest bardzo popularna w Danii, więc tworzymy otwartą klatkę schodową. Stanowi ona poszerzenie dla mieszkania, stanowi miejsce, gdzie można spędzać czas, gdzie można hodować warzywa w donicach, czy hodować zieleń. I otwiera się ona w kierunku tego zielonego dziedzińca, natomiast ta klatka jest bardziej zamknięta od strony urbanistycznej, od strony miejskiej. Dzięki temu, że każda klatka jest trochę inna, przestrzeń jest trochę inna, inna jest zagospodarowanie, mamy bardzo rozbudowany program funkcjonalny tych klatek i w ten sposób możemy stworzyć taką klatkę schodową, otwartą, która w pewien sposób integruje lokalną społeczność. Całe osiedle jest konstrukcyjnie zaprojektowane z CLT, wspominanego już wcześniej, drewna klejonego warstwowo. Ale dodatkowo w ramach realizacji tego założenia zrównoważonego rozwoju społecznie zastanowiliśmy się, jak możemy walczyć z takim zjawiskiem, które cały czas następuje, dzieleniem się, podziałem przestrzennym na obszary w miastach biedniejsze, bogatsze, czy na obszary zamieszkane przez ludzi młodszych czy starszych. I w tym wypadku najważniejsze dla nas było, żeby zaprojektować te mieszkania tak, aby łatwo dało się przenosić je między różnymi klatkami w trakcie projektowania. W ten sposób udało nam się stworzyć całe założenie, które ma bardzo zróżnicowany program mieszkań w każdej z klatek. I każda klatka jest taka mini społeczność, gdzie mogą mieszkać osoby starsze, gdzie mogą mieszkać studenci w najmniejszych mieszkaniach, rodziny mniejsze, czy bardzo duże rodziny na szczytach tych każdego z bloków zabudowy. Tak wygląda taki jeden blok zabudowy z widokiem na różnorodne mieszkania i na otwartą klatkę schodową. Także każde mieszkanie ma taki półpubliczny przedogródek, który jest tą otwartą klatką schodową i półprywatny ogródek, czyli taras czy balkon. I każdy ma dostęp do tego terenu rekreacyjnego, zielonego, który dzięki temu, że uzyskaliśmy dość dużą gęstość zabudowy przez więcej pięter, możemy więcej terenu oddać na rekreację. Drugim projektem jest, jak już mówiłem, projekt będący już w budowie, już zostały wylane fundamenty. Jest to osiedle Smorum w Danii, na północ od Kopenhagi i odpowiada za ten projekt pracownia Bjerke Architektur, w której pracuję. Tutaj do dyspozycji była działka na północ od starego ratusza, już nieużywanego i architekci starali się zaprojektować coś, co nie będzie tylko efektywne energetycznie, ekologicznie, ale też właśnie zastanowi się nad tym aspektem społecznym. I nacisk tutaj został położony na zastanowienie się, jak możemy działać w kierunku, żeby mieszkanie odpowiadało zmieniającym się potrzebom w cyklu życia takiej rodziny, podstawowej komórki społecznej. I w tym wypadku zostały zaprojektowane trzy podstawowe moduły, które wyglądają bardzo podobnie. Każdy z nich w centrum ma tą część techniczną, gdzie jest kuchnia, łazienka i instalacje. Dzięki temu bardzo łatwo można je przestawiać i układać je nad sobą. Nie ma problemów z instalacjami. Dodatkowo prefabrykowana fasada pozwala na demontaż późniejszy i zmodyfikowanie tego programu mieszkania.
Więc moduł A to jest taki podstawowy moduł mieszkanie minimalne. Potem możemy go rozbudować o dodatkowe moduły. W ten sposób uzyskujemy na przykład 78 metrów kwadratowych czy inne warianty. I największe mieszkanie dalej jest poniżej tych 115 metrów kwadratowych, aby spełnić wymogi mieszkania komunalnego i żeby móc starać się o dofinansowania. Tutaj nacisk został położony na to, żeby optymalizować zużycie przestrzeni. Nie ma tutaj standardowo tych ścian działowych, jest to zostawione do gestii przyszłych lokatorów. I dzięki temu, że wszystkie mieszkania mają bardzo podobny obrys, są układane na sobie w różnych konfiguracjach, znowu możemy stworzyć bardzo zróżnicowany program całego założenia. Cały teren jest wypełniony zielenią i ważne jest znowu dbałość o przestrzenie półprywatne, półpubliczne, publiczne. I jest całkiem regularnie, następuje drobna zabawa nad tym, jak przesunąć, żeby stworzyć troszeczkę ciekawszy krajobraz. Wszystko, cała budowa jest prefabrykowana w fabryce, a jedynie na miejscu wykonywane są instalacje, znaczy podłączenie instalacji i fundamenty. I podsumowując, oba te przykłady w jakiś sposób pokazują, jak możemy podejść do rozwoju zrównoważonego społecznie w architekturze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Był pan półtorej minuty przed czasem. Dzięki temu jesteśmy... Wszystko jest ok. Teraz pan Mateusz Gierszon z prezentacją Budować wspólnotę. Dzień dobry. Ja w swojej prezentacji chciałbym skupić się na metodzie gospodarczej. Przede wszystkim na znaczeniu architektury w przypadku takiej budowy, w przypadku takiej metody, na znaczeniu architektury dla partycypacji mieszkańców i znaczeniu sposobu budowy dla kształtowania się społeczności. Metoda gospodarcza jest to sposób budowy, o którym prawdopodobnie wszyscy wiemy. Jest to wciąż jeden z najbardziej popularnych metod budowy domów na ziemi. To, co będę opowiadał, nie jest innowacyjne w żadnej formie, ani w sensie metody, ani w sensie technologii, natomiast jest to innowacyjne w sensie zaangażowania środków publicznych czy społecznych. Ta zmiana skali jest czymś, co występuje jako przykłady na zachodzie Europy, w Polsce wciąż jednak bardzo rzadko. Motywacje do wyboru metody gospodarczej są tradycyjne, jest to związane z tradycją budowy pewnych regionów, ale kiedy mówimy o nowoczesnym, o powrocie do tej metody, jest to zazwyczaj personalizacja i krytyka masowego budownictwa, pojęcia związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem i partycypacją i prawie zawsze niższe koszty związane z ceną robocizny, coraz wyższą, a na zachodzie Europy bardzo wysoką, a także marżą deweloperską. Ja właśnie w swojej prezentacji chciałbym skupić się przede wszystkim na przykładach, gdzie zaangażowane są środki publiczne lub społeczne związane z kooperatywami, spółdzielniami, a także na przykładach, gdzie tworzona jest lokalna wspólnota. Dlatego, kiedy mówię o domu jednorodzinnym, to nie chcę opowiadać o tym, co jest najbardziej popularne, jeśli chodzi o metodę gospodarczą, czyli budowa pojedynczego domu jednorodzinnego przez rodzinę czy społeczność. Chciałbym opowiedzieć o przykładach osiedli domów jednorodzinnych, gdzie występuje tutaj pewna kwestia skali, gdzie dzięki temu, że domy zazwyczaj projektowane są albo przez samych mieszkańców, ale na podstawie pewnego modułu konstrukcyjnego, modułu technologicznego, lub ewentualnie mieszkańcy wybierają jeden z układów funkcjonalnych domu spośród zaproponowanych przez architekta, możliwe jest stworzenie tego efektu skali, możliwe jest obniżenie ceny budowy takiego osiedla. W przypadku domów jednorodzinnych oczywiście zawsze, znaczy w najlepszych przykładach jest to związane z wyborem przez architekta prostej technologii, łatwej obróbki, z wyborem technologii, która bardzo szybko może być, którą mieszkańcy mogą się bardzo szybko nauczyć.
jest ona odporna na ich błędy, a także wykorzystuje lekkie elementy konstrukcyjne, najczęściej drewniane, by właśnie mogło być to złożone przez mieszkańców nieprzyzwyczajonych do ciężkiej pracy, a także nieumiejących posługiwać się sprzętem budowlanym. W przypadku domów jednorodzinnych występują dwa modele budowy. Pierwszy z nich można nazwać każdy sobie, czyli po etapie wspólnego projektowania mieszkańcy budują każdy swój dom w różnym tempie, odpowiada to ich możliwościom, odpowiada to ich potrzebom. Natomiast w bardziej wspólnotowych modelach zazwyczaj mieszkańcy dzieleni są na grupy, które budują wszystkie domy do stanu surowego, zamkniętego i dopiero kiedy ostatni dom zostanie skończony czy doprowadzony do tego stanu, mieszkańcy zaczynają wykańczać swoje domy. Charakteryzuje się to bardzo intensywną wspólną pracą, na tyle intensywną, że bardzo często społeczności przez jakiś okres czasu muszą później od siebie odpocząć, ale wiąże się to zazwyczaj z bardzo twórczym podejściem i te społeczności tworzą się bardzo trwałe, a także umożliwia takie podejście pewną specjalizację, przydzielenie pracy zgodne z możliwościami poszczególnych mieszkańców, a także właśnie specjalizację, która później jest wykorzystywana bardzo często przy szukaniu pracy czy chwaleniu się z własnym doświadczeniem. To są dwa takie przykłady, osiedla angielskie, londyńskie, osiedle przy ulicy Walters Way w Londynie Waltera Segala, osiedle Green Street Hill. W obu przypadkach są to osiedla wykonane w konstrukcji drewnianej, która właśnie najlepiej odpowiada tym cechom. Drugi przykład są to domy szeregowe. Tutaj najczęściej ze względu na standard pożarowy czy akustyczny profesjonalna ekipa budowlana tworzy pewien szkielet, który zapewnia ten standard i który dopiero później jest wypełniany przez mieszkańców dosyć dowolnie. Zazwyczaj znów w ruch wchodzi ta technologia prosta, łatwa, zazwyczaj drewniana, ale tutaj dowolność mieszkańców jest nieco większa niż w przypadku domów jednorodzinnych, gdzie ten efekt skali, efekt modułu jest zazwyczaj bardzo ważny. Taka różnorodność zazwyczaj wiąże się później z różnorodnością elewacji i eliminacją dosyć nudnych elewacji budynków szeregowych. To są dwa takie ważne, znaczy szczególnie ważny jest ten przykład studia Elemental z Chile i charakterystyczny, ale drugi przykład, nieco bardziej spokojny z Londynu, jest też bardzo, bardzo ciekawy. No i następnie domy wielorodzinne, gdzie dochodzi do pewnej multiplikacji tej zasady domów szkieletowych, czyli standard, który jest określony przez szkielet, wybudowany przez profesjonalną ekipę, wykończenie wnętrz dowolne i często, tutaj zdecydowanie rzadziej ze względu na wysokość budynku, występuje ta różnorodność elewacji, bardzo, no dosyć często. Po to, by ułatwić takie możliwości, ta architektura projektowana jest jako budynki galeriowe. W przypadku tych dwóch układów metod, o których mówiłem, czyli budynków szkieletowych i budynków wielorodzinnych, zazwyczaj mamy do czynienia z tą metodą budowy każdy sobie, czyli społeczność rzeczywiście projektuje, wspólnie zarządza i buduje tereny wspólne, natomiast wnętrza budowane są przez poszczególne rodziny. To są bardzo ciekawe przykłady takiego podejścia, czyli osiedle pod Rotterdamem, gdzie właśnie występuje ta zabudowa galeriowa i osiedle i budynek mieszkalny Von Regal w Berlinie. No i tak, plusy, minusy budowy metodą gospodarczą przy wykorzystaniu środków publicznych czy społecznych. Dla mieszkańców zazwyczaj jest to taniej lub jest przyspieszona ścieżka do otrzymania mieszkania komunalnego. Tak jak już mówiłem, nauka zawodu, zazwyczaj jest to duma z własnej pracy, samoorganizacja mieszkańców i tworzenie wspólnoty już na etapie budowy. Mieszkańcy zawsze muszą poświęcić bardzo dużo czasu, nie jest to metoda dla wszystkich, związana jest z nauką i pracą na pełny etat.
czasem z pieniędzmi, ale to tylko jeśli chodzi o podwyższanie pewnego standardu i z odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o miasto czy inwestora społecznego, wiąże się to z aktywizacją mieszkańców, budową wspólnot lokalnych, niższymi kosztami budowy, zazwyczaj wyższym standardem budowy, ale co ważniejsze, niższymi kosztami konserwacji i większą dbałością mieszkańców o otoczenie. Minusy to oczywiście koszty i większe zaangażowanie. Bardzo dziękuję za uwagę. Chyba, że jeszcze mam chwileczkę czasu, to mógłbym przedstawić jeszcze jedną... Minutkę. Minutkę. Półtorej nawet. Chciałbym jeszcze ewentualnie pokazać osiedle socjalne w Połczynie. To jest bardzo ciekawy polski przykład. Wyrzuciłem je trochę z prezentacji, ponieważ zupełnie w tym przykładzie nie zainteresowano się technologią budowy, a osiedle miałoby być w taki sposób zbudowane, że szeregi domów miały być budowane przez mieszkańców. Każdy z mieszkańców miał wybudować jakby dom dla siebie i dom dla osoby niepełnosprawnej. Te domy, mieszkańcy byli zatrudnieni przez miasto, przez gminę. Po budowie mieli także odbyć szkolenia i być zatrudnieni jako opiekunowie dla swoich sąsiadów. Ten projekt nie został zrealizowany, ponieważ zabrakło chętnych do takiej inwestycji. Natomiast wypracowano przy nim dosyć sprawny model zarządzania takim projektem. Urząd Miasta przez Urząd Pracy i przez formułę robót publicznych zatrudniał mieszkańców. Natomiast w samym Urzędzie Miasta został wydzielony taki pion, menadżer projektu, który przejmował to, co jest na szaro, to jest to, czym zazwyczaj się zajmuje firma budowlana. Przejmował jej obowiązki. Dzięki temu mógł elastycznie zatrudniać mieszkańców, elastycznie zarządzać tym projektem. Dzięki temu nie było też konfliktów z tą formułą przetargów. Miasto rzeczywiście zarządzało w tym projekcie bardzo swobodnie. No nie udało się tego zrealizować, więc praktyka jest mi nieznana. Jednak ten model jest bardzo ciekawy, ponieważ pokazuje, że w polskich warunkach możliwe jest zaangażowanie mieszkańców do budowy domów socjalnych czy komunalnych. I teraz drugi raz bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo i dziękuję za to dodatkowe półtorej minuty, bo to bardzo ciekawe było. Czy mają Państwo jakieś pytania dla naszych prelegentów i prelegentki? O, widzę, Karol Lange podnosi rękę. Tak naprawdę komentarz, czy mogę? Możesz. Więc generalnie ja chciałem powiedzieć, jak ja widzę sumę przykładów, które tu zostały pokazane, czyli takich zinstytucjonalizowanych mieszkań komunalnych i takiego szkieletu konstrukcyjnego, który jest wypełniany właśnie taką metodą gospodarczą. Otóż konkretyzuje się taka idea, żeby połączyć zalety i wady tych dwóch modeli. Bowiem gotowe mieszkania komunalne, to co widzieliśmy na bardzo ładnym projekcie, jakby kończą się na tym, że jest mieszkanie dla dwóch osób, tak? Mieszkanie dla trzech osób, dla czterech osób. Tymczasem życie tak nie wygląda. To znaczy dwie osoby zazwyczaj szybko zamieniają się w trzy albo i więcej. Albo przynajmniej chciałyby. To znaczy rodzina się powiększa, natomiast mieszkanie staje się klatką, która nas ogranicza. Być może więc taki szkielet konstrukcyjny i mieszkanie komunalne powinno być wzbogacone o przestrzeń, którą konstrukcja jakby zapewnia jako przestrzeń zewnętrzną, podłogę i ściany konstrukcyjne, a która jest wypełniana w miarę potrzeb mieszkańców. Czyli mamy na przykład pokój z kuchnią wykończony. Halo? I gotowy. A do tego jest platforma, która jest po prostu gotowym stropem, gdzie to podstawowe mieszkanie może być przez mieszkańców rozwijane właśnie nawet metodą gospodarczą.
Przy czym uważam, że metodą, znaczy, że wadą tego systemu gospodarczego jest jednak estetyka. I to też pokazują przykłady projektów Alejandro Araveny, gdzie te jakby budynki tracą na wyglądzie. Dlatego uważam, że rolą architekta byłoby zaproponowanie takiej konstrukcji właśnie, samej konstrukcji budynku do wypełniania ścianami i oknami, która już jest jakąś kompozycją artystyczną. Być może potrzebny byłby także katalog materiałów, rozwiązań projektowych, który tworzy taki ładny, ładną taką mieszankę, taki patchwork, ale nie masz pełnej dowolności. Czyli zarządzamy kolorami, fakturami, czy nawet proporcjami geometrycznymi. No i to jest właśnie jakby mój komentarz, próba połączenia tych dwóch bardzo ciekawych przykładów. Dziękuję. Ja chciałbym się do tego odnieść, że wydaje mi się, że to drugie osiedle, które pokazywałem, jest dokładnie odpowiedzią na ten temat. Może nie wiem, czy wspomniałem o tym w trakcie prezentacji, ale ściany zewnętrzne są prefabrykowane i możliwe do późniejszej dekonstrukcji. I założeniem projektu jest to, że w późniejszym etapie można dokupić dodatkowy moduł i zamontować go dokładnie w tym osiedlu. To jest dopiero w trakcie budowy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że warto obserwować. Jeśli mógłbym, chciałbym powiedzieć tak, jeśli chodzi o ten pierwszy pomysł, mówiący o konstrukcji szkieletu, który tworzony jest w ten sposób na wyrost i później zabudowywany, no to przykład tego Studia Elemental, czyli tego osiedla w Chile, to właśnie tego typu. Tam jest rzeczywiście, tylko jest to związane z specyfiką lokalnej społeczności. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby zaproponować pewien standardowy układ elewacji, no bo to była społeczność, która tradycję budowlaną wyniosła ze slumsów, z których przeniosła się w to miejsce. Myślę, że to mogłoby być wręcz obrazą dla ich poczucia samowystarczalności. Natomiast ten przykład z Rotterdamu to był przykład, gdzie rzeczywiście ta elewacja była tworzona dosyć dowolnie za pomocą paneli i konstrukcji drewnianych, ale właśnie w pewnym module zaprojektowanym przez architekta. Te z kolei domy, o których wspominałem na początku, także operują modułem bardzo łatwym do zmiany i też do rozbudowy za pomocą tego modułu. W ogóle podejście, jeśli chodzi o domy, w tych dwóch przykładach jest o tyle właśnie ciekawe, że mieszkańcy budując otrzymują pewien zakres wiedzy, który pozwala im w bardzo łatwy sposób te mieszkania rozbudowywać czy przebudowywać i to się dzieje. Te projekty mają już po kilkadziesiąt lat, to poważnie zabrzmiało, ale około 30-20 lat i tam naprawdę dzieje się dużo w Bryle. Dobrze, Dariusz, pan Buczek. Ja mam jedną krótką obserwację. Pierwsze pytanie nawiązujące do tych projektów komunalnych czy socjalnych, które bez względu na system i metodę angażować ma przyszłych mieszkańców w realizację czy w kończenie realizacji. Nie, generalnie chodzi o to, że ja jednak wiążę ideę mieszkania społecznego czy przede wszystkim mieszkania komunalnego z budownictwem czynszowym, to znaczy się nie z własnością. Generalnie wydaje się, że w Polsce mamy nadmiar mieszkań własnościowych, czy takich, których finałem jest własność, a sfera mobilności, a także niekonieczność wiązania mieszkańca z mieszkaniem i tutaj ten niesłychanie trudny do rozwiązania problem zmiany mieszkania w zależności od zmiany rodziny, prawda? On się ułatwia w ten sposób, że się zmienia mieszkanie, a nie, znaczy się wynajmuje się inne mieszkanie, a nie przebudowuje mieszkanie istniejące. Jak panowie widzicie celowość w ogóle angażowania osób, które w takich budynkach mają mieszkać, bo wtedy
takie mieszkanie właściwie nieuchronnie staje się własnością, skoro się je współbuduje. To jest pierwsze pytanie, a drugie jest tylko obserwacja do tego, co powiedziała przedmówczyni. Otóż ja nie wiem, czy Państwo słyszeli, no tu chodzi mi o pewne preferencje polskiego społeczeństwa, o takim konkursie, który ponad rok temu zorganizowało miasto Białystok na osiedle nomen omen Wygoda, 15 tysięcy mieszkańców, przeznaczając na to 100 hektarów terenów pod Białymstokiem. Jest tu pewna analogia, chociaż odległa do Zurychu. Chodziło o to, żeby raczej zastanowić się, czy ten teren 100 hektarów może być użyty w całości, zapewniając tam coś w rodzaju amorficznej, rozlanej zabudowy podmiejskiej, kontynuacji pewnych procesów, które już się obserwuje, czy raczej może być wykonany bardziej optymalnie. W konkursie niestety wzięło udział tylko 7, ja sądziłem ten konkurs, 7 zespołów. Sąd miał problem, ponieważ najlepsze były dwa projekty kompletnie przeciwstawne. Jeden właściwie zagospodarował w sposób ekstensywny całość tych 100 hektarów dla tylko 15 tysięcy mieszkańców, więc bardzo niska intensywność, preferując w zasadzie takie układy prawie wolno stojące, ekstensywne, z dużą ilością przestrzeni półprywatnych, z niewielką ilością przestrzeni publicznych, intensywnie zagospodarowanych. A drugi był odwrotnością i przypominał te modele zamieszkiwania, które pani tutaj pokazała na przykładzie Zurychskim. No sąd właściwie postąpił salomonowo, bo przyznał dwie nagrody równorzędne. Natomiast ciekawsze było coś innego, że no w ten sposób sąd się wykpił od odpowiedzi dla samorządu miasta, co mają zapisać w studium. Ale miasto zrobiło plebiscyt, znaczy się sondaż bardzo obszerny, badający preferencje białostoczczan co do sposobu zamieszkiwania. Okazało się, że sąd miał rację, ale miasto zostało z tym samym dylematem. 48% uczestników ankiety wskazało jeden przykład, a 47% drugi. W związku z tym, abstrahując od pewnej merytorycznej wagi tych rozwiązań, zwracam uwagę, że żeby pewne modele lansować, a przecież widzimy wyraźnie, który jest bardziej racjonalny. Inną kwestią jest, że przez miasto przemijała również niewiara, że te zaoszczędzone kilkadziesiąt hektarów terenu, które by towarzyszyło intensywnej zabudowie dla tej 15-tysięcznej społeczności, nie uda się potem uchronić przed rozlaniem się budownictwa tak czy siak. No ale to świadczy tylko o kryzysie systemu planistycznego. Natomiast co do preferencji w sposobie zamieszkiwania, no to jest, ono się różnie rozkłada. To tyle, dziękuję. Ale to pytanie podtrzymuję. Tak, tak. To jeśli mógłbym do pierwszej części wypowiedzi się odnieść, to myślę, że w Danii jest kilka takich czynników i w zachodniej Europie, które na to wpływa, na to poczucie, jak się ludzie odnoszą do tych mieszkań. Po pierwsze, ważne jest, że to są mieszkania komunalne, niesocjalne. Socjalny jest niewielki procent. Natomiast w mieszkaniach komunalnych mieszka 25% obywateli Danii. Jest ponad 500 tysięcy takich mieszkań w Danii. I nie ma takie, duża część mieszka też w mieszkaniach prywatnych wynajmowanych. Nie ma takiego pędu, że tak powiem, tam na kupno własnego mieszkania, ale myślę, że to się wiąże jakby z poczuciem bezpieczeństwa. Ludzie mieszkają w tych mieszkaniach całe życie. Jeśli chcą, zapisują się na nową kolejkę oczekiwania do innego typu mieszkania. Mają gwarancję tego mieszkania, kiedy już je dostali. Nie, znaczy ja mógłbym odpowiedzieć na to pytanie w przypadku angielskiego systemu, bo piszę doktorat na temat jednego z architektów, który właśnie tą metodę stosował i to jest o tyle ciekawe, że tam występują wszystkie możliwe modele. Tam w ogóle na przestrzeni lat, kiedy powstawały przykłady, o których piszę w doktoracie, zmieniła się filozofia podejścia angielskiego z takiego państwa opiekuńczego w latach, powiedzmy, do lat 70. i raczej preferowanej zabudowy komunalnej i własności komunalnej. Przez te lata, kiedy te budynki były budowane, zmieniło się do preferencji takiej zabudowy prywatnej. I rzeczywiście jest bardzo różny ten model. Są budynki, które są trwale i na zawsze zostaną w zarządzie tych organizacji społecznych, czyli jakby przekładając na polskie normy, no to byłyby mieszkania komunalne.
Są budynki, gdzie dochodziło do stopniowego dochodzenia do własności mieszkańców, a były przykłady, gdzie po prostu chodziło o budowę mieszkań własnościowych. Więc różnice są wielkie i nie narzuca to żadnego, moim zdaniem, nie narzuca, ten metoda gospodarcza nie narzuca własności. Polski przykład, o którym pisałem, też w zasadzie nie zakładał zupełnie oddawania tych mieszkań jako własność, ale to musi się mieszkańcom opłacać. I rozumiem, że o to panu chodzi. Przykład polski jest o tyle dobry, bo mieszkańcom się to opłacało. Dostawali mieszkania komunalne poza kolejnością i na czas budowy tych mieszkań byli zatrudnieni. I to były takie dwa elementy, które wpływały na to, że mieszkańcom się to opłaca i oni nie mają roszczeń jakby do własności tych domów. W Anglii były jeszcze bogatsze te różne systemy, nie chcę już zabierać czasu, ale rozumiem pytanie, że trzeba tak konstruować taki model, żeby mieszkańcom po prostu angażowanie się w budowę się opłacało. Jeśli chodzi o elastyczność tego modelu, no to oczywiście możemy podchodzić do tego na dwa sposoby, czyli przy zmianie rodziny, wielkości rodziny możemy te budynki rozbudowywać, a ten drugi sposób, o którym pan mówi, czyli przenoszenie się do innego domu, też fajnie byłoby, gdyby on był elastyczny i moglibyśmy go zmienić przy przenoszeniu się, zmienić jego układ pomieszczeń, prawda? Więc dla mnie nie ma problemu własnościowego z zabudową gospodarczą, oczywiście, jeżeli to jest prawidłowo rozwiązane na gruncie tym administracyjnym i całej organizacji tej inwestycji. Dobrze, szybki komentarz, czy pytanie, czy przechodzimy do kolejnego bloku? Dobrze, to zanim przejdziemy do kolejnego bloku, ja mam jeszcze ogłoszenie. Wprawdzie zamknęliśmy nabór do inkubatora Mieszkania 2030 Mieszkać Wspólnie, który dotyczy budownictwa kooperatywnego i czy w ogóle budownictwa oddolnego i też poszukiwania takich modeli, o których trochę mówił pan Mateusz, czyli żeby mieszać budownictwo oddolne z zaspokajaniem potrzeb społecznych, ale jakby ktoś miał ochotę, to można się jeszcze zgłosić. No, bo mamy na styk, to znaczy, że jeszcze 2 do 4 osób się zmieszczą. Na Facebooku Mieszkania 2030 jest wydarzenie inkubatory Mieszkania 2030 Mieszkać Wspólnie. Tam jest formularz, zgłoszenia już minęły, ale formularz jest otwarty. I od moderatorek wiem, że są miejsca i prośba o przekazanie tego wyszła po wysłuchaniu pierwszego bloku państwa prezentacji. Dobrze, to państwu dziękuję. I zapraszam teraz Grzegorza Gądka, Monikę Wróbel, Łukasza Bareja, Aleksandrę Daniłoś i Martę Kowalczyk. Mam nadzieję, że się państwo wszyscy zmieszczą. A jak nie, w tym celu przygotowaliśmy też drugą część. Więc pani może tam poproszę dla równowagi. I zaczynamy od prezentacji Grzegorza Gądka i Moniki Wróbel o skwerach sportów miejskich, czyli rekreacja w otoczeniu budynków mieszkalnych. Odsuwamy się trochę od samego wnętrza mieszkań. Tak. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Grzegorz Gądek, razem ze mną Monika Wróbel. Dzień dobry. Wspólnie prowadzimy z takim zespołem architektów, badaczy społecznych, sportowców, różnych organizacji i fundacje, której celem jest tworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni uwzględniających sport, które są przyjazne, czy też różne formy aktywności fizycznej, które są przyjazne osobom w każdym wieku i też obserwacją różnych trendów związanych z ruchem w mieście. I spróbujmy sobie najpierw dzisiaj pokażemy Państwu kilka właśnie takich zjawisk dotyczących samych terenów mieszkań, jak i terenów mieszkaniowych, jak i też kilku spostrzeżeń dotyczących miast szerzej. Natomiast też odpowiadając na pytanie, dlaczego w zasadzie to jest ważne, to brak ruchu jest jednym z ważnych problemów cywilizacyjnych. Obecnie dotyczy to w bardzo dużym stopniu Polski. Mamy pierwsze pokolenie w dziejach w zasadzie jakby analizowania tego typu wskaźników, które ma przewidywaną długość życia krótszą niż pokolenie rodziców i to jest jednym z tego kluczowych konsekwencji, jest to właśnie brak ruchu.
I z badań też wynika, że przestajemy się ruszać, kiedy skończymy się uczyć. Po prostu szkoła na nas to wymusza, później po prostu życie codzienne nas jakby od tego odciąga. Z drugiej strony mamy ruch jako forma zagospodarowania swojego czasu wolnego. Nie rywalizuje już tylko z, powiedzmy w przypadku młodzieży, z czytaniem książek czy odrabianiem lekcji, tylko ze smartfonem, Facebookiem, YouTube'em, Wiedźminem, bardzo dopracowanymi konsumenckimi produktami, których celem jest to, żeby nas zaangażować i po prostu odciągnąć i po prostu od tego ruchu rzeczywiście naszą uwagę odciągnąć w pewien sposób. Zaczniemy od trochę podnarzekamy. To jest sposób, w którym często ruch funkcjonuje w otoczeniu osiedli mieszkaniowych. To są tereny grodzone. Pomimo wielu badań na ten temat, nadal instytucje sportu są dosyć mocno hermetyczne i bardzo się grodzą. Czego konsekwencją właśnie, co wynika z tych badań, jest to, że te tereny przyciągają ludzi, którzy już są do tego ruchu przekonani, są nim zainteresowani, są to głównie młodzi mężczyźni. Z drugiej strony też było takie badanie orlików robione, kiedy zbudowano orliki, które są nieogrodzone, przyciągają bardzo wymieszaną demografię. Po prostu przychodzą na nie wszyscy mieszkańcy okolicy. Także ten pewien fundament sportu dla sportowców i instytucji sportowych adresujących wyłącznie do osób aktywnych swoją ofertę jest też jednym z ważnych przyczyn i też jednym z powszechnie występujących obrazów w polskich osiedlach mieszkaniowych. Idąc dalej, mamy też takie zjawisko sportu jako luksusu. No, inwestycje mieszkaniowe adresowane do wyższej klasy średniej i wyżej mają często w sobie właśnie teren taki wewnętrzny, przestrzeń rekreacyjną, siłownię lub salę fitness, basen. Jest to często właśnie postrzegane jako argument handlowy, wzmacniający po prostu metodę przekonania, jest metodą przekonania potencjalnego klienta do tego, żeby dokonał zakupu. No i właśnie mamy pewne szanse, bo wraz jakby ze wzrostem zainteresowania naturalnie nastąpiła pewna demokratyzacja takiego trendu i teraz nagle mówimy o pewnym właśnie pewnej modzie na ruch. Za tym oczywiście podążyły wszelkiego rodzaju instytucje, jakby podmioty komercyjne, które nagle słyszymy o tym, że Galeria Młociny będzie miała całą sferę rekreacyjną olbrzymią, że coraz więcej właśnie osiedli reklamuje się poprzez dostępność tej aktywności fizycznej i terenów rekreacyjnych wokół. Z drugiej strony też z perspektywy samorządowej ruch jest po prostu ciekawą płaszczyzną integracji osób, które mają bardzo różny stan posiadania i właśnie też myśląc o tym, nad czym, a przepraszam, tu jakby Moniku, może ty teraz Więc... Bo to tak się podzieliliśmy, żeby było. Więc popatrzmy w takim razie, gdzie tego ruchu, który można powiedzieć około 20-25 lat temu został częściowo wyrugowany z tych naszych najbliższych przestrzeni, gdzie go w takim razie na nowo szukać. I jeśli myślimy o tym naszym najbliższym otoczeniu, to jest to ponownie podwórko czy teren najbliższego osiedla, ale też te bliskie tereny zielone, czyli skwery i parki i wspominane już lokalne instytucje sportu i kultury, które powinny otworzyć swoją infrastrukturę właśnie dla mieszkańców terenów, na których one się znajdują. Natomiast naszym takim postulatem jest, by szukać też pretekstu do aktywności fizycznej w trakcie takiej codziennej rutyny i wędrówki mieszkańca po mieście w drodze do pracy. Stąd postulat integracji funkcji sportowej w wydawałoby się nieprzystających do tego miejscach takich jak ulice i place, czy na przykład węzły komunikacji publicznej, a także miejsca pracy, czy co już Grzegorz wspominał, obiekty handlowe. I przechodząc teraz do skali mikro, gdzie szukać ruchu i w jaki sposób w miejscu zamieszkania? Jeśli myślimy progresywnie o programowaniu funkcji mieszkaniowej i na przykład przewidujemy tam takie przestrzenie sąsiedzkie, niezależnie jakie będzie nazywać świetlice czy kluby mieszkańców, to takie bardzo proste i niskonakładowe doposażenie tych przestrzeni, chociażby w piłki fitnessowe czy maty do ćwiczeń, bardzo mocno pozwala stworzyć przestrzeń dla profilaktyki prozdrowotnej, przestrzeń integracji rodziców i dzieci, właśnie skupioną wokół ruchu, a także w takich szczególnych przypadkach przestrzeń domowej rehabilitacji w przypadku urazów czy rehabilitacji dzieci lub osób starszych.
Kolejna rzecz, jeśli chodzi o programowanie funkcji budynków mieszkalnych, to co ważne, dostępna rowerownia i ta dostępność oznacza, że nie musimy pokonać z rowerem 5 par drzwi, windy i w najgorszym przypadku jeszcze schodów po to, by wydostać się na zewnątrz i to jest niezwykle ważne dla użytkowników, jakby te bariery bardzo mocno demotywują przy codziennym korzystaniu z roweru jako środka komunikacji. Natomiast jeśli przechodzimy już na zewnątrz budynku, to ten teren podwórka czy teren najbliższego osiedla to jest pierwsze miejsce, w którym dziecko ma szansę na ruch na świeżym powietrzu. Natomiast kombinacja presji dotyczącej intensywności zabudowy na terenach mieszkaniowych z przepisami regulującymi na przykład odległość placów zabaw od okien pomieszczeń mieszkalnych, od śmietników czy od miejsc parkingowych powoduje sytuacje, które tutaj w programie zostały na tym widocznym slajdzie, jakby patologiczne sytuacje, gdzie plac zabaw redukowany jest do pojedynczego urządzenia i nie jest to odosobniony przypadek, ten akurat jest z Wilanowa. Natomiast zmieniając optykę i myśląc o przestrzeni zabawy dla dzieci czy ruchu, korzystając na przykład z filozofii naturalnych placów zabaw, okazuje się, że bez instalowania gotowych, zakupionych, katalogowych obiektów wyposażenia placów zabaw można całą przestrzeń osiedla czy podwórka zorganizować tak poprzez odpowiednią nawierzchnię, ukształtowanie terenu czy zastosowaną roślinność, by ona do tego ruchu właśnie motywowała. Kolejna rzecz to konflikty na tle ruchu. Tutaj być może dobrym slajdem byłyby powszechne napisy dotyczące zakazu gry w piłkę, które są taką bolączką naszych podwórek. I takim propozycją jest szukanie takiej formy ruchu, która minimalizuje te nieprzyjazne innym sąsiadom formy zabawy. To jest boisko do gry, mini boisko do gry w piłkę nożnej. Ta dyscyplina, którą chłopcy uprawiają, nazywa się pana. Ona ogranicza tą przestrzeń właśnie wykopywania piłki. Takie hasło, które temu może sprzyjać, to jest poszukiwanie wielofunkcyjności w ruchu. Na tym slajdzie zaprezentowany jest tor do dyscypliny, która nazywa się pump track. Pozornie wydaje się, że jest to dyscyplina dedykowana nastolatkom, którzy na specjalnych takich rowerach mogą pokonywać ten tor właśnie siłą swoich miejsc, wyskakując na poszczególnych tam jego elementach. Natomiast my wiemy już, że z tej przestrzeni bardzo dobrze mogą korzystać już dzieci 3-letnie na rowerkach biegowych. To jest przestrzeń dostępna również rolkom czy hulajnogom. Jeśli jeszcze bierzemy pod uwagę różnorodność przebywania w trakcie całego dnia poszczególnych grup użytkowników przy tej przestrzeni otwartej, okazuje się, że tor de facto, tor pump trackowy staje się de facto przestrzenią integracji rodzinnej i bardzo dostępny dla różnych grup użytkowników. No i oczywiście mamy też siłownie, pokazujemy je nie bez przyczyny, bo to są te obiekty, mikroobiekty sportowe, które przyczyniły się do niezwykłego przełamania tej bariery wejścia, zwłaszcza przez osoby starsze, do korzystania ze sportu w przestrzeni publicznej. Chodząc po Warszawie, bardzo często właśnie widzimy osoby starsze, które korzystają z tych urządzeń siłowni. Natomiast tutaj postulat nasz jest taki, by teraz zrobić krok dalej i myśleć nie tylko o urządzeniach aerobowych, czyli tych, które wymuszają pewien ruch, to są te rowerki, prawda, czy bieżnie, ale o takich urządzeniach, które wspomagają ćwiczenie poprzez siłę, które wymagają ćwiczenia poprzez siłę swoich mięśni. Jest to po prostu zdrowsze dla użytkowników i minimalizuje ryzyka kontuzji. I taką formą właśnie tej infrastruktury są na przykład urządzenia street workoutowe, czyli właśnie taka siłownia miejska bez elementów mechanicznych, które też, wracając do dzieci, w bardzo naturalny sposób interpretowane są przez nich jako coś, co dla naszego pokolenia było trzepakiem, czyli jakby w ten sposób są używane. No a takim elementem właśnie wspólnym tych wszystkich elementów infrastruktury pokazanych przez Monikę jest to, że
że właśnie stymulują aktywną interakcję rodziców z dziećmi. I to jest taka płaszczyzna, która też naszym zdaniem jest bardzo istotna, też niekoniecznie na poziomie jakby takich jednoznacznie interpretowalnych elementów infrastruktury, tylko zostawiających trochę miejsce na własną wyobraźnię, własny sposób przebywania w tej przestrzeni. I bardzo, naszym zdaniem ciekawym przykładem jest też Aleja Sportów Miejskich, która powstała, takie miejsce wielofunkcyjne, które powstało w dosyć odległej lokalizacji na Bemowie, gdzie jest to przykład właśnie tego, jak wielofunkcyjne miejsce jakby akcentujące i dające wiele możliwości ruchu dla osób o różnym stopniu sprawności, tak naprawdę skleiło społeczności bardzo wielu ugrodzonych osiedli i jakby wprowadzając bardzo szeroką i zróżnicowaną ofertę na dosyć małej przestrzeni, nagle ci ludzie bardzo różnie mają miejsce do wspólnego spotkania, przebywania, też spędzania czasu w świetlicy, która też została już tak bardzo zaanektowana przez po prostu lokalną społeczność. Widać to też w centrach lokalnych. To akurat jest wizualizacja ze zwycięskiego projektu z Centrum Lokalnego na Mokotowie. Ten ruch może właśnie wychodzić poza przestrzenie typowo sportowe, znajdować się na placach w różnych przestrzeniach. No też mówimy w pewien sposób o tańcu jako o bardzo uniwersalnej formie ruchu, która istniała kiedyś, teraz ma jakby spektakularny powrót. Zdaniem wielu osób zalicza na nasze warszawskie place i nie tylko warszawskie, więc to też jest bardzo, bardzo ciekawa forma. I teraz idąc dalej, oczywiście nie tylko to polega na inwestycji w infrastrukturę, ale czasami na dopuszczeniu tego ruchu, bo często zakaz chodzenia po trawie wiązał się z tym, że po prostu nie można było prowadzić tego typu zajęć. To mniejsze zdjęcie to jest największy trening Ewy Chodakowskiej w historii. 5000 osób przyszło na spotkanie z panią Ewą, ćwiczyło aktywnie. Naprawdę wielka skala. I też bardzo ciekawym rozwiązaniem jest system ścieżek biegowych, które jak zapowiedziano, Warszawa będzie budować na polu mokotowskim. Bardzo się z tego cieszymy. Ale może to też, podobnie jak infrastruktura rowerowa, w całym mieście skleić różne przestrzenie i po prostu poprzez swoją samą obecność i możliwość obserwacji ludzi uczestniczących też do tego ruchu stymulować. Ruch pojawia się też w miejscach pracy. Przykładem jest King's Cross, gdzie właśnie jeden z największych budów komercyjnych, biurowych w Londynie, gdzie na środku będzie jezioro, w którym będzie można pływać i cała masa infrastruktury sportowej. Bardzo interesujący projekt. No i właśnie te węzły przesiadkowe, które nie tylko mają służyć do przesiadki, ale właśnie ze względu na wysoką koncentrację osób pieszych, mówi się coraz więcej o tym, że powinny być to przestrzenie publiczne, nie zawłaszczone wyłącznie przez te środki transportu. No i generalnie, jak już jesteśmy przy asfalcie, to jest świetny przykład tego, jak można dzięki dużemu, pomimo nawet tak naprawdę dużemu projektowi drogowemu, pod jego estakadami zbudować żyjącą społeczność, właśnie pokazując, jak bardzo daleko może się wyobraźnia co do tego ruchu posunąć. To jest projekt z 2003 roku z Holandii zrealizowany i który właśnie świetnie tę społeczność lokalną wyanimował. W naszych warunkach bardzo istotne są też przestrzenie całoroczne. To jest przykład wertykalnej sali gimnastycznej, tak zwanej, która została zrealizowana w Caracas, która pięknie skleiła nie tylko lokalną społeczność, ale spowodowała, że osoby z innych dzielnic, bardziej zamożnych, w taki trudny rejon tego miasta zaczęły przyjeżdżać i też korzystać z tego, co też pokazuje właśnie uniwersalność. I tę uniwersalność też widzieliśmy na własne oczy w zrealizowanym projekcie w Warszawie, Skwer w Pawilonie w 2013 roku. Także mamy nadzieję, że galerie handlowe nie staną się jedynymi całorocznymi przestrzeniami rekreacji dla naszych mieszkańców Warszawy i będziemy się też spotykać w takich miejscach. Bardzo dziękujemy. To ja dziękuję. Trzeba spisać adres i pisać do Państwa. Zapraszamy do kontaktu, tak jest. Tak, i teraz poprosimy Pana Łukasza Bareja z intrygującym tematem wystąpienia, łatający dywan. Dzień dobry Państwu. Od wielu lat zastanawiałem się nad przestrzenią polskich miast i jak wiele innych osób dochodzę do wniosku, dochodzę do przeświadczenia o jej złym stanie. Skupiam się tutaj nie na przestrzeniach centrów, ale gdzieś w przestrzeniach poza centrum miast, gdzie tkanka miejska przyrastała wolniej, jest mniej przetworzona. Zastanawiam się, czy skoro teraz nie czujemy tu miasta, to czy kiedyś pojawi się tu miejskość, wrażenie miasta i jak ten proces przyspieszyć. Będę dzisiaj trochę mówił, chociaż jesteśmy w Warszawie, to dzisiaj będę trochę mówił o Łodzi. Po pierwsze ze względu na to, że miasta centralnej Polski nie różnią się za bardzo w tym względzie i mają podobne problemy. A po drugie, według niektórych planów w 2030 roku Łódź może być równie dobrze już dzielnicą Warszawy.
co jest trochę śmieszne, ale może się okazać tragiczne. Tak jak dla Łodzi okazało się tragiczne ciągłe powiększanie zurbanizowanej strefy miejskiej, co prowadziło do ciągłych nowych obciążeń komunalnych. Zastanawiam się także nad sposobem kształtowania się miasta oraz dylematami, jakie towarzyszą jego mieszkańcom i które na ten proces mogą wpływać. Wyodrębniłem trzy takie konflikty. Pierwszy to jest między wolnością, rozumianą jako nieograniczoną dowolnością w kształtowaniu swojej przestrzeni życiowej, a równością, czyli troską o przestrzeń publiczną, o wygląd miasta. No i właśnie, możemy budować bez regulacji, tak jak w średniowiecznej części Alicante, co często jest rekompensowane przez lokalną tradycję, lub według planu, tak jak w jednej z dzielnic Helsinek. Niestety w Polsce nie mamy często ani tradycji, ani planu. Po drugie, chcemy mieszkać w mieście, ale potrzebujemy prywatności, ochrony przed skutkami hałasu, stresu i przede wszystkim przed zanieczyszczeniem wizualnym, które spotyka nas codziennie. Trzecim dylematem było pytanie, czy mieszkać na wsi, czy w mieście. Ale jest to wybór tak naprawdę tylko pozorny, ponieważ dużo częściej przytrafiają nam się wszelkie niemiejskie i niewiejskie formy zagospodarowania przestrzennego. I bardzo często budynki wielorodzinne mogą sąsiadować z zabudową zagrodową lub rolną. To więc szukając, nie mogłem znaleźć odpowiedniej formy zamieszkiwania lub typologii dostępnej obecnie, która odpowiadałaby postawionym problemom. Pewnie najlepszym takim przykładem byłby jakiś idealny budynek wielorodzinny, czyli znakomicie zaprojektowany, z zaprojektowanymi przestrzeniami wspólnymi, zielenią. Ale nawet taki budynek, kiedy znajdzie się gdzieś na przedmieściu, wśród luźnej zabudowy, nie zorganizuje na przestrzeni i nie stworzy miasta. Co jednak gdyby potraktować go jako punkt wyjścia. Architekt projektuje przestrzenie publiczne aż do granicy z przestrzenią prywatną, czyli ścian mieszkań. Istotą takiego budynku nadal są mieszkania. Przyjmijmy, że mieszkańcy mają nieskończoną dowolność w ich aranżacji. Co gdyby taką idealną sytuację zaprojektowanej strefy publicznej i nieskończonej dowolności w kształtowaniu własnej przestrzeni transponować na skalę miasta? Korytarze staną się ulicami, hole placami, a mieszkanie, dostępny dla każdego pusty plac na kondygnacji, zamienimy na pusty plac pod zabudowę, na mieszkanie urbanistyczne. Ten wybieg myślowy polega głównie na zmianie skali, gdzie budynek staje się miastem, mieszkanie domem, a jego ściany granicami działki. Zaproponowana nowa forma, czyli działka o boku 15 metrów, otoczona ścianami, godzi sprzeczne ze sobą interesy prywatne i publiczne. Na zewnątrz będziemy mieli równość, regulację, miejskość, a wewnątrz będziemy mieli wolność, prywatność i dostęp do natury, ponieważ prywatny ogród stanie się w zasadzie kolejnym pokojem. Zabierając sufit, dodatkowo zyskujemy kontakt z niebem i dopiero teraz w takiej sytuacji możemy sobie pozwolić na tak niebywałą czynność w mieście, jak spanie pod gwiazdami w ciepłą letnią noc. Żeby lepiej zilustrować swoją ideę, przedstawiam tutaj w jednej skali różne domy zaprojektowane przez znanych architektów. Stają się one materiałem, z którego potem wycinam łaty o boku 15 metrów, a zabawa ta pozwala pokazać, jak dużo możliwości daje ta nowa forma. W zasadzie wszystko zależy od inwencji architekta i użytkownika. Nawet ściana staje się polem do twórczej kreacji o w zasadzie nieograniczonych możliwościach. Następnie stworzyłem kodeks regulujący powstawanie tej zabudowy. Najwięcej jakby punktów określa granice między publicznym a prywatnym, czyli właśnie ściany. Ich wysokość maksymalną, czyli 3,5 metra,
procentowo zabudowa, nie będą to ściany pełne. Pozostawiam tutaj wiele możliwości ich budowy, przez co nie będzie nudno, nie będzie długich ciągów. A połączy je ostatnia warstwa, czyli relatywnie najtańsza, czyli tynk i farba. Będą one malowane w kolorach ziemi, czyli w kolorze ochry, w całej rozpiętości barwnej. Żeby jeszcze lepiej pokazać tą ideę, zaprojektowałem też domy na wynajem, które mieszam z domami własnościowymi, z tymi działkami własnościowymi, opierając się w zasadzie na rozwiązaniach fińskich, gdzie w każdym nowym osiedlu projektuje się 50% domów mieszkań na wynajem, a 50% mieszkań własnościowych. U mnie są to domy SM i L o powierzchni 30, 60, 90 metrów kwadratowych, odpowiadające zmieniającemu się zapotrzebowaniu na przestrzeń w trakcie życia, od jednej osoby do większej rodziny. I nie tylko mieszkańcy będą mogli zmieniać te domy, wybierać między różnymi wielkościami, ale także rozbudowywać je o kolejne pomieszczenia, na co pozwala lekka konstrukcja drewniana, no i jej powtarzalność. Widać zatem, że te zaproponowane rozwiązania są, przywołują na myśl domy rzymskie, greckie, a w Polsce zabudowa atrialna nosi nazwę zabudowy dywanowej, stąd tytułowy dywan. Druga jego część, łatający, odnosi się do zastosowania tej idei w skali urbanistycznej. Zespoły budowane z takich jednostkowych działek mają łatać, wypełniać zdegradowaną przestrzeń. Chciałbym jakby przedstawić jeszcze ten pomysł właśnie w skali urbanistycznej na wybranym przykładzie Łodzi. To jest teren o około 300 hektarów. Oddalony od centrum o 20 minut jazdy rowerem. No i wszystkie tutaj problemy, o których mówiłem, można zauważyć. Na początek wyodrębniłem mieszkania, budynki mieszkalne, co było dla mnie ważne, ponieważ nie postuluję tutaj żadnej rewolucji, dlatego nowa zabudowa będzie wprowadzana na działkach pustych lub zbyt dużych działkach, które można podzielić i sprzedać. Następnie domknąłem ten układ zielonym pasem wzdłuż rzek, który będzie stanowił atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną. Ostatnim etapem było wprowadzenie nowej zabudowy. Jest ona tutaj wyróżniona białym tłem, gdzie widać najważniejsze miejsca interwencji i osie układu. Poza zabudową nowego typu, która jest sama ma może być tworzyć wartościową przestrzeń. Zostały tutaj zaprojektowane funkcje publiczne. Każdy z większych zespołów ma swój plac z budynkami usługowymi, inne funkcje publiczne, przystanki autobusowe. Wszystko w takiej odległości, aby umożliwić odpowiednie dojście. Wędrem całego założenia jest zrewitalizowana cegielnia, w której nagrywano niektóre sceny z ziemi obiecanej, zamieniona na dom kultury, połączona z parkiem i przystankiem kolejowym Łódź Pabianicka. Łącznikiem jest tutaj budynek z parkingiem Parkuj i Jedź, halą targową, barami i kawiarniami. Sama zabudowa jest kształtowana tak, żeby tworzyć wiele ciekawych perspektyw, żeby nie było nudno. Ważna była tutaj skala ulic. Są to najczęściej przestrzenie pieszo-jezdne o szerokości 5-6 metrów. No i tak właśnie będzie wyglądać zabudowa nowego typu. A istniejące ulice, zbyt szerokie ulice będą zwężone, co daje możliwość wprowadzenia szerokich ciągów pieszych, szpalerów, drzew. Przewiduję także, że zabudowa istniejąca będzie w pewnym czasie dostosowywać się do zabudowy nowej. Możemy prześledzić taki proces od sytuacji obecnej do zabudowy budowanej w nowy sposób. Już minęło 10 minut. Ponieważ te działki są małe, mogą one wypełniać różne luki w mieście, łatać to miasto, tworzyć w końcu dobre miasto i miejskość.
Zrywam tutaj także ze strukturą, pionową strukturą kamienicy na rzecz struktury bardziej poziomej. Tworzę przestrzenie demokratyczne, nie tylko dlatego, że wolność jednej osoby kończy się tam, naprawdę, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby, ale także dlatego, że każdy, niezależnie od statusu, będzie miał taki sam stopień możliwości realizacji własnej przestrzeni życiowej. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy panie Łukaszu bardzo. Teraz poproszę panią Aleksandrę Daniłoś, która opowie o wpływie regulacji prawnych na jakość osiedli mieszkaniowych w Polsce. Jak pani Aleksandro, będzie pani wygodnie. Dzień dobry. Tak naprawdę to jest projekt dyplomowy i on jest tak naprawdę krytyką współczesnego miasta. Jest tak naprawdę krytyką współczesnego miasta w odniesieniu do budynków mieszkalnych w nowo projektowanych osiedlach. I chciałam zacząć od porównania gęstości tkanki miejskiej w historycznym centrum Wrocławia oraz w nowym osiedlu, które znajduje się zaraz poza nim. I tak naprawdę odnosi się do każdego miasta w Polsce, więc to jest taka sytuacja typowa. I tutaj widzimy, jak ta przestrzeń wygląda. Jakby po lewej stronie bardzo, bardzo dobre jest to odniesienie budynku do przestrzeni zewnętrznej, a po prawej stronie te budynki są w bardzo szerokiej odległości od siebie, ulice są zbyt szerokie i tak naprawdę są skąpane w zupełnie niezorganizowanej zieleni. I tak naprawdę architekci już od bardzo dawna próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób należy budować, żeby ta architektura była dobra. No i między innymi Christopher Alexander w swojej książce Pattern Language opisuje dwa typy przestrzeni. Przestrzeń pozytywową oraz negatywową. Odnosi się on tutaj do podstawowych instynktów ludzkich i mówi o tym, że człowiek na miejscu odpoczynku woli wybierać takie przestrzenie półzamknięte, bardziej niż zupełnie otwartą przestrzeń. I poszukałam przykładów takich dwóch przestrzeni. Jeden z nich to jest znany projekt Rabenhof w Wiedniu. I jeden może trochę ekstremalny przykład osiedla we Wrocławiu przy ulicy Mielińskiej. I tutaj to osiedle Rabenhof bardzo płynnie wpisuje się w istniejącą historyczną tkankę Wiednia, tworząc liczne dziedzińce. Tylko jedna droga na tym osiedlu jest przejezdna i dostępna dla samochodów. I te wszystkie dzielnice są połączone ze sobą systemami bram i przejść. I tutaj ulica Mińska w Wrocławiu, gdzie tak naprawdę budynki nie tworzą w żaden sposób miejskości, są po prostu wolno stojącymi obiektami w mieście. No ale także tak naprawdę nie tylko ta formalna, te formalne założenia są ważne, jak ta budowa, jak ta architektura powinna być budowana. I Charles Correa w swojej książce Place in the Shade mówi o tym, że dobra architektura powinna spełniać trzy stopnie relacji z otoczeniem. Ten stopień strefy wejściowej, gdzie powinien być jakby prywatny, z ogródkiem, z gankiem, ten stopień relacji z najbliższym sąsiadem, z przestrzenią wspólną oraz to, żeby ten projekt tak naprawdę w jakiś sposób łączył się w mieście. No i znowu dwa przykłady, jeden z Behainhof w Amsterdamie oraz jeden z ulicy Trauguta znowu we Wrocławiu. No i Behainhof, czyli po polsku Beginasz, jest to średniowieczne założenie w Amsterdamie. Tak naprawdę to jest jedno z takich pierwszych osiedli zamkniętych. I to było stowarzyszenie beginek, czyli kobiet, które chciały żyć w sposób religijny, jednak nie brać ślubów zakonnych. Więc to było takie stowarzyszenie bardzo zamknięte, z własnym kościołem, z różnymi funkcjami. I na tym zdjęciu po prawej stronie bardzo wyraźnie widać ten podział na przestrzeń zupełnie prywatną, na te ogródki ogródki warzywne przed domem oraz tą część trawnika, część wspólną oraz to, jak to całe osiedle bardzo płynnie wpisuje się w tą bardzo gęstą tkankę Amsterdamu. Oraz ten
przykład, który powiedzmy nie spełnia tego, tych trzech stopni relacji. Jest to teren znajdujący się bardzo blisko centrum Wrocławia i tak naprawdę ta przestrzeń wspólna jest zajęta przez parking samochodowy. I tak, w swojej pracy postanowiłam się zająć właśnie tym terenem, właśnie ze względu na tą ciekawą lokalizację i właśnie to nowe rozwiązanie, które dla mnie jest niewystarczające. I ten teren znajduje się przy przedmieściu Ławskim, czyli historycznie bardzo, bardzo ważnym terenie Wrocławia, który właśnie swoją historią zabudowy kwartałowej sięga właśnie tego XIX wieku. Tutaj pokazałam kilka map pokazujących, jak ta zabudowa kwartałowa kształtowała się na przestrzeni właśnie tych lat. A tutaj jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który znajduje się właśnie graniczy z tą zabudową kwartałową przedmieścia Ławskiego. Może tutaj nie do końca wyraźnie widać, ale bardzo skomplikowaną linię zabudowy. Ten plan został zmieniony w tej górnej części i tutaj z tego planu wyciągnęłam linię zabudowy, która w ten sposób właśnie w tym momencie wygląda do tego terenu, oraz to są podziały działek na tym terenie. I wykonałam pewną symulację, jak biorąc pod uwagę te czynniki oraz regulacje mówiące o usytuowaniu budynku na działce, mogłoby to wyglądać w przyszłości. I jakby moim zdaniem no, nie odnosi się to w żaden sposób do tego, co istnieje tam obok. I tak, to po lewej stronie widzimy sytuację obecną dla tego terenu, sytuację proponowaną przez miejscowy plan zagospodarowania i moją, może trochę ekstremalny sposób pokazaną właśnie wypełnienie tego terenu w taki bardzo gęsty sposób. No i jako idea urbanistyczna jest dosyć prosta. Chodzi o kontynuację tej zabudowy kwartałowej z pierzeją, wyższą pierzeją zewnętrzną, która również ma usługi i mieszkania, oraz wypełnienie jej niższą, drobniejszą zabudową wewnętrzną z licznymi podwórkami i połączonymi ze sobą systemami bram i przejść. Jeżeli chodzi o ideę architektoniczną, to zależało mi na bardzo dużym zróżnicowaniu typów mieszkań, zróżnicowaniu typów zieleni i funkcji, które znajduje się w podwórkach, oraz połączeniu tych mieszkań z otoczeniem, w jaki sposób, żeby te mieszkania identyfikowały się ze swoim podwórkiem. No i to jest plan zagospodarowania terenu do tego miejsca. I zajęłam się oczywiście tylko częścią tego kwartału w sposób szczegółowy i zależało mi właśnie na takim płynnym wpisaniu się w tę zabudowę istniejącą. Na tym terenie znajdują się budynki zaznaczone kolorem jasno-szarym, istniejące, wpisane do rejestru zabytków, a kolorem ciemno-szarym jest to proponowana przeze mnie zabudowa dla tego terenu. I tutaj może widok z lotu ptaka może lepiej oddaje to, o czym mówiłam, o tym wpisaniu się w istniejącą zabudowę kwartałową. I tutaj jest przybliżenie, te mieszkania, zależało mi na tym, żeby mieszkania nie były zaprojektowane metodą kopiuj wklej, więc one są bardzo zróżnicowane i znajdują się tu nie tylko mieszkania w domach wielorodzinnych, ale także jednorodzinne domy wpisane w tą zabudowę w sposób płynny. Również występuje tutaj duże zróżnicowanie typów zieleni oraz możliwość właśnie tej wykorzystywania tego terenu w sposób taki indywidualny. To są kolejne rzuty oraz przybliżenie tego, jak to by mogło wyglądać na tym terenie. Oraz wizualizacje pokazujące życie mieszkańców, jak ta zieleń współgra z budynkami, przejścia i te dziedzińce. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I teraz zapraszamy do wysłuchania ostatniej prezentacji. Pani Marty Kowalczyk, zeskalować przeskalowane, więc poruszamy się w podobnym obszarze tematycznym. Dobrze, a więc tak naprawdę ten temat był przyczynkiem do tego, żeby spróbować zrozumieć, jaki potencjał niosą w sobie tak naprawdę blokowiska i jak możemy uzyskać pozytywny skutek
z tej w sumie negatywnej przestrzeni. Zacznijmy od ogólników. Wiadomo wszystkim chyba, że zaczęło się to od planu Radiant City Le Corbusiera, który właśnie tworzył takie przeskalowane dziedzińce i nikt chyba nie spodziewał się, że nasze życie przez to zmieni się aż tak drastycznie, że jakby kompletnie stracimy kontakt w miejscach, w których mieszkamy, kontakt jakby ze skalą ludzką, czyli z ziemią tak naprawdę. Chciałam też od razu powiedzieć, że takie działania już mają miejsce, właśnie dogęszczanie blokowisk i tutaj dobrym przykładem może być działalność, w ogóle cała działalność projektowa Luciana Krolla albo słynne mieszkanie, słynne osiedle Belmer w Amsterdamie. A to jest miejsce, którym właściwie się zajęłam. Jest to osiedle Orła Białego w Poznaniu. I tak wygląda ono obecnie z lotu ptaka. Warto zaznaczyć, że przestrzeń wewnętrzna określona jest przez plan miejscowy jako zieleń parkowa, ale można ją nazwać jako po prostu przestrzenią niezagospodarowaną. I teraz, jeżeli chodzi o samą logikę tego myślenia, no to warto jest zauważyć takie zjawisko w przyrodzie, że generalnie natura nie znosi pustki. Jeżeli znajduje się w mieście, czyli w miejscu, które teoretycznie powinno być gęsto zabudowane, jakakolwiek pustka, to w jakiejkolwiek skali zostaje ona zagospodarowana. I tu jest przykład akweduktu w mieście Évora w Portugalii, która została zmieniona w zabudowę szeregową oraz nieużywanego stadionu baseballowego w Osace, na terenie którego powstało osiedle mieszkaniowe. I taka właśnie idea kontekstualizmu tak naprawdę, czyli to, o czym mówił Aldo Rossi, że tak właściwie to fundament miasta pozostaje niezmienny. Czyli jeżeli na danym obszarze znajdował się jakiś obiekt silnie typologiczny, jak na przykład stadion, no to jakby ta architektura zacznie się kształtować wokół tej formy, czyli albo dogęszczenie na zewnątrz, albo zagęszczenie wewnątrz. No istnieje też taka idea również Rossiego, która mówi o analogiczności form, czyli coś, co kiedyś było budynkiem, może stać się miastem. To jest przykład w Splicie, który też pokazuje, jak formy architektoniczne zmieniają się w czasie, formy mogą się zamieniać nawet w formy urbanistyczne. A to jakby przyczyną tego procesu i przyczyną wszystkich procesów, które pokazywałam wcześniej, jest tak naprawdę istnienie granicy, bądź to granicy naturalnej, jaką może być na przykład rzeka, albo granicy, która jest dziełem ludzkim, czyli dawniej mury miejskie. I to też jest jakby ważne, że w momencie, w którym istnieje ta granica, ona determinuje w nas taką potrzebę zabudowania tego na maksa i do końca. I to jest moim zdaniem przyczyna, dzięki której mieliśmy kiedyś wspaniałe, gęste miasta. Przechodzę już do samego Poznania. Tutaj jakby w ogóle cały ten Poznań jest sztandarowym przykładem tego, jak to działało. Ponieważ cały lewy brzeg Warty został zabudowany przed wojną, w sensie nie cały, no ale chodzi mi o to, że na prawej stronie rzeki nie istniała zabudowa przed wojną. No i widać to jakby w samym Schwarzplanie, ale też moim zdaniem mylne jest takie przekonanie, że tak naprawdę na tych osiedlach modernistycznych mamy do czynienia z tą samą gęstością, ponieważ idziemy w górę. No, okazuje się, że to nie jest prawda, ponieważ cały jakby tutaj są porównania liczbowe, że w momencie, w którym Stare Miasto ma dwukrotnie mniejszą powierzchnię, jest zamieszkiwany przez tę samą ilość ludzi. No i gęstości w obydwu przypadkach tak naprawdę są dramatyczne, porównując do średniej gęstości Kopenhagi, która wynosi ponad 5000 osób na kilometr kwadratowy. No i teraz przejdźmy już do samego tego kwartału. Jakby zainspirowałam się tą ideą granicy i postanowiłam wypełnić ten kwartał wewnątrz. Jakby korzystając też z idei analogiczności, czyli że to już nie jest jakby granica kwartału, ale granica miastotwórcza. Poprowadziłam więc ulicę, którą roboczo nazwałam okolnicą, która właśnie uwalnia też przestrzeń wewnętrzną od komunikacji kołowej. Przestrzeń buforowa między zabudową istniejącą a nowo powstałą, czyli ring zieleni wzorem wiedeńskim. Wyznaczyłam również pola zabudowy, no i przykładowe możliwe wypełnienie.
Czyli tak wygląda przyczyna i tak wygląda pozytywny skutek. Warto też wziąć pod uwagę, że ten mur, on kiedyś upadnie, tak jak wszystkie mury miejskie, ponieważ już sami projektanci wielkiej płyty brali pod uwagę śmierć technologiczną budynków, które projektowali. No i tutaj jest eksonometria oraz przekrój, który pokazuje, że mamy do czynienia z tą nową zabudową, która jest bardzo kameralna, niska, przyjazna. Rozwiązany fragment zabudowy i tutaj dla tego fragmentu policzyłam też wskaźniki gęstości, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. I zostały jakby porównałam stan istniejący do stanu nowo projektowanego i odniosłam to wszystko do historycznego centrum Amsterdamu, które chyba wszyscy możemy określić jako przestrzeń wzorcową. I to też jest ważne, że my tak bardzo banalizujemy pojęcie gęstości, że zazwyczaj mówimy o intensywności zabudowy, która sprowadza się do stosunku powierzchni całkowitej do powierzchni działki, a to nie jest wszystko, ponieważ istnieją inne nieużywane przez nas wskaźniki, jak na przykład przestrzenność układu, czyli powierzchnia całkowita do przestrzeni wolnej. Gęstość zabudowy wiadomo, ale na przykład gęstość układu, czyli suma długości wszystkich połączeń pieszych bądź rowerowych do powierzchni działki. I mam wrażenie, że te wskaźniki dużo więcej mówią o jakości przestrzeni, z którą mamy do czynienia. No i przykładową jakby typologią, którą można moim zdaniem wnętrze takiego kwartału wypełnić, jest zabudowa dywanowa, o której już była dzisiaj mowa. Czyli zabudowa na siatce, adaptowalna, dość elastyczna. No i w moim przypadku składa się ona jakby z trzech rodzajów możliwych wykorzystania takiego modułu, czyli wykorzystuję albo 9 pól, albo 6. Tu nieważne, szybko rzuty. No ale jakby istotą tego wszystkiego jest jakby zrewidowanie też naszego poglądu na temat projektowania samych mieszkań, gdzie dzisiaj jakby ten modernizm nam trochę też moim zdaniem popsuł myślenie, że tak właściwie tak dużo wiemy na temat parametrów, jakie te przestrzenie powinny mieć wymiary, czego my tak właściwie potrzebujemy, że nie dbujemy w tych naszych mieszkaniach wszystkie takie nie dające się zmierzyć walory zamieszkiwania samego oraz również zaniedbujemy ideę, że nasz budynek może kiedyś drastycznie zmienić swoją funkcję. I jakby musimy podchodzić, jakby wolny plan nie jest tutaj w pełni odpowiedzią na to, ponieważ powinniśmy się jako architekci odnosić z pewnym szacunkiem do typologii, która jest jakąś taką wewnętrzną logiką dystrybucji powierzchni w danym obiekcie. No i nie powinna, ta logika nie powinna odpowiadać tylko jednemu sposobowi użytkowania. Czyli wobec wolnego planu proponuję ideę poliwalencji, czyli w pełni statyczną formę o jak największej elastyczności dla użytkowników. I tutaj też przedstawiam graf, jak poruszamy się po tym mieszkaniu i widzimy, że mamy też do czynienia z przestrzeniami amfiladowymi, które zostały zupełnie wyparte, a jest to nieprawdą, że one są jakieś gorsze, że pokoje przechodni są jakieś gorsze, ponieważ pozwalają nam one strefować przestrzeń, czyli że na przykład do przestrzeni, w której śpimy, wchodzimy przez pokój do pracy, że mamy taki bufor jeszcze pomiędzy takimi przestrzeniami wypoczynku, a przestrzeniami życia. No i tutaj mam właśnie taki jest rzut mieszkania, ewentualnie dzielę ten moduł w stosunku 2/3 do 1/3. No i tak to wygląda. Widać na wizualizacji, że pomieszczenia są przechodnie, sąsiedztwo wielkiej płyty. No i chciałabym to wszystko zakończyć jakby takim pytaniem i też taką ciekawością, co możemy uzyskać z tych typologii, które istnieją, bo jeżeli nie zaczniemy zajmować się tymi blokowiskami już teraz, to niedługo może się okazać, że miasto będzie miało puste przestrzenie w obrębie swoich granic, ponieważ te bloki kiedyś, no ich żywotność się po prostu skończy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto ma pytanie? Karol? Tak, Karol Langie się zgłasza. Ja chciałem powiedzieć po pierwsze, że jestem pod wrażeniem tych prezentacji.
Trochę zastanawiam się nad tą zabudową dywanową, która się pojawia jako rozwiązanie dla miast, zwłaszcza blisko centrum. Natomiast szkoda, że nie ma tu na przykład z nami Marleny Chapa, która była na początku i pojawiła się taka dyskusja w kuluarach. Pojawiło się takie zdanie, że trzeba nam więcej wieżowców w centrum miasta, bo ta sprawa jest wciąż kontrowersyjna. No ale to tak trochę na boku. Dziękuję. Dobrze, Grzegorz Buczek. Ja bym się chciał odnieść do tego. Tereny są blisko centrum, ale jak pan widział, ta zabudowa jest kompletnie taka rozrzucona i w ogóle tam cały czas w mieście, w Łodzi może bardziej niż w Warszawie, bo w Warszawie te takie tereny właśnie, o których mówiłem, są trochę bardziej oddalone od centrum. Mamy problem z tym, że tam jest ciągle dużo przestrzeni, którą można wykorzystać. Problem jest ze sposobem wykorzystania tej przestrzeni. Dlatego właśnie zaproponowanie jakichś takich przestrzeni, znaczy małych takich działek, które można wciskać jeszcze gdzieś tam pomiędzy inne struktury, jest moim zdaniem dobrym kierunkiem, dlatego że gdzieś usłyszałem takie zdanie, że jeżeli zbudujemy wszystkie budynki wielorodzinne, które powinny być w planach, które są w planach w Polsce, to powinno u nas mieszkać 200 milionów ludzi. Więc generalnie czasami stworzenie takiego miasta zwartego, ale ekstensywnego może być lepszym rozwiązaniem. Dziękuję. Dobrze, jeszcze jakieś pytanie, komentarz? Ja chciałem skomentować zwłaszcza te dwa, właśnie te wszystkie wystąpienia w jakimś sensie są kapitalnym komentarzem, a może nawet wkładem do rezultatów tego warsztatu, w którym ja uczestniczyłem, mieszkaniowego, o szukaniu przestrzeni pod nową zabudowę. Zresztą, gdyby spróbować to najkrócej podsumować, to więcej tych przykładów pokazuje, jak można skutecznie, dobrze intensyfikować zabudowę na terenach już zurbanizowanych. Ja nie bardzo zgadzam się z tym, co pan przed chwileczką powiedział, że miasto zwarte może być jednocześnie, jak to pan określił, ekstensywne. To jest w tym sprzeczność. Natomiast nie chodziło generalnie o to, że faktycznie pański przykład też jest bardzo dobrym ilustracją, jak można intensyfikować zabudowę jednorodzinną. Otóż chodzi o to, że w Polsce jest jednak w dalszym ciągu znacząca grupa społeczna, która chce z różnych względów mieszkać w zabudowie jednorodzinnej, ale to nie znaczy, że ona musi być ekstensywna, bo to prowadzi do tak absurdalnych sytuacji, że w Polsce ponad 50, bo też 54% terenów mieszkaniowych jest zajętych przez zabudowę jednorodzinną, a tam mieszka, nie pamiętam ile, ale zdaje się kilka czy kilkanaście zaledwie procent mieszkańców Warszawy, prawda? I teraz jak pogodzić te dwa wskaźniki, już nie mówiąc o tak świetnych wskaźnikach, które mówiła, była prezentacja w ostatnim referacie, z potrzebami chociażby efektywności uzbrojenia, prawda? To jest niemożliwe, natomiast zabudowa atrialna w Polsce mało popularna z wielu względów, jest w sumie dosyć intensywna, ona czasami może przekraczać intensywnością tereny zabudowane zabudową wielorodzinną, jeżeli ona jest nieumiejętnie prowadzona. Warszawa w tym raporcie Urban Land Institute, w takim case study na temat density, jest określona jako miasto o złej, niskiej intensywności przez amorficzność wszystkich możliwych struktur. Od tych terenów zurbanizowanych po tereny nazywane terenami zieleni, prawda, które są często postrzegane jako tereny nieużytków wręcz, czy rezerw budowlanych, prawda, bo właśnie są niedostatecznie dobrze zagospodarowane. Ja myślę, że wnioski z dzisiejszego spotkania szczególnie mogą posłużyć pewnym preferencjom, które w bardzo uproszczony sposób pokazały w tym naszym warsztacie, bo myśmy bardzo uproszczone przykłady pokazali tej intensyfikacji zabudowy, a jednak jest w Warszawie pewien trend, żeby wskazywać nowe, duże tereny pod nowe, duże zespoły zabudowy, prawda? Moim zdaniem potencjał
intensyfikacji zabudowy, chociaż to jest konfliktogenny proces, terenów zurbanizowanych, może prawdopodobnie zaspokoić większość tej potrzeby, o której pani, którą pani podsumowała na 200 tysięcy mieszkań na tam jednych naszych, 100 tysięcy, nawet 100 tysięcy mieszkań, prawda? Więc trzeba by te liczby zestawić i wtedy może mieć Warszawę jako miasto wyrazistych struktur przestrzennych. Wtedy należy więcej energii poświęcić także zagospodarowaniu w intensywniejszy, czytelniejszy, bardziej wartościowy sposób terenów otwartych. Oczywiście to wszystko jest jeszcze pytanie, jak ten niesłychanie wartościowy referat pokazujący te nowe czy nowy sposób podejścia do terenów rekreacji, zwłaszcza myślę przydatny dla rewitalizacji osiedli wielkoblokowych. No ale jest, można powiedzieć tak, to byłoby ciekawe zapytać uczestników tego panelu, czy widzą sprzeczność pomiędzy tamtą pierwszą propozycją, a tą propozycją intensyfikacji, prawda? No bo właściwie państwa referat pokazywał przede wszystkim, jak tereny wolne w zespołach zabudowy wielorodzinnej przeznaczyć na tereny tej szeroko rozumianego sportu i rekreacji. A w tym referacie o intensyfikacji, powiedzmy, temu wątkowi pani nie poświęciła dostatecznie dużo uwagi, a to też jest element takiego współczesnego. Chodzi o to, że, przepraszam, nowa intensywność nie doprowadziła nas z powrotem do miasta XIX-wiecznego. Na tym kończę, bo już i tak za długo mówię, ale ja widzę olbrzymią możliwość pogodzenia tych dwóch spraw. Dobrze, to może jeszcze komentarz Dariusza Śmiechowskiego, a potem oddamy naszym panelistom i panelistkom głos. Tak, to jest dosłownie minuta. Ja miałem tam moją prezentację na początku i tam nie było czasu, żeby omawiać wszystkie te przykłady, ale był między innymi przykład takiego miasta ogrodu według Wastu. To jest taka teoria wywodząca się z wiedzy wedyjskiej, jest szereg osób, która się tym zajmuje. No, nie będę o tym teraz mówił, bo to jest bardzo odległe może nam. Ale tam jest na stronie internetowej, jest bardzo dużo powiedziane o tym, jak według nich przebudować współczesne miasta tak, żeby orientacja budynków była właściwa. Ja nie mówię, że wszyscy musimy być zwolennikiem takiej orientacji, jaką prezentuje wiedza wedyjska, natomiast możemy przekształcać w ten sposób, żeby przynajmniej pozyskiwać energię słoneczną, na przykład w sposób pasywny czy w sposób aktywny. Tak jak to widzimy w osiedlu Vauban, które było prezentowane również dzisiaj. Więc może to połączyć jakoś, jeśli wprowadzamy nową siatkę czy nową zabudowę w te istniejące struktury, to jednocześnie spróbujmy w jakiś sposób naprawiać to również w tym kierunku. Taka tylko myśl, propozycja. Dziękuję, Darku. To prosimy naszych panelistów i panelistki. Macie mikrofony, macie. To ja może po spotkaniu poleciłabym takie przyjrzenie się z perspektywy mapy, ortofotomapy temu przez tej przestrzeni Bemowa, gdzie Aleja Sportów Miejskich właśnie zaistniała, bo tam mieliśmy taką sytuację właśnie z niezagospodarowaną pustką miejską, która na szczęście pewnie była w rękach właśnie dzielnicy. Czyli mamy bardzo podobnej wielkości kwartały zabudowy, realizowane tak, że były to wówczas osiedla grodzone i one takie do tej pory pozostały. I ten kolejny kwartał, gdyby był w rękach prywatnych, de facto pewnie mógłby stać się kolejną zabudową. Natomiast to, że ta inicjatywa naszej dzielnicy się tam pojawiła, doprowadziła do jakby zupełnego przewartościowania całego wielkiego obszaru właśnie tego osiedla czy zespołu osiedli mieszkaniowych. Więc ja myślę, że zagęszczajmy, ale też jakby patrząc na te potrzeby, czyli... Tam również to się bilansowało, bo te grodzone miały wysoką intensywność. Dokładnie. Przewyższoną, a to w sumie brutto, jak się policzy, to pewnie nie jest źle. Tak, tak, więc chodzi o to, że dzięki temu doszło tam do pewnej równowagi. Grzegorz Gądek, tak, weźcie wyłączyć jeden mikrofon. Już wyłączyliśmy właśnie. Jeszcze też wydaje nam się właśnie, że pewnego rodzaju odpowiedzią na ten problem z intensywnością jest pojawianie się tego ruchu w różnych rodzajach przestrzeni, czyli na przykład w przestrzeniach komunikacyjnych, przestrzeniach takich jak właśnie węzły, parkingi, wszelkie przestrzenie biurowe, takie miejsca, które powiedzmy właśnie mogą
przyswoić ten ruch dzięki wielofunkcyjności. Też tutaj mamy w przypadku zabudowy biurowej właśnie też King's Cross bardzo wiele takich przykładów przestrzeni rekreacyjnych na dachach, po prostu zrobionych bardzo wysokiej jakości, które też mogą ten ruch pomimo bardzo dużej intensywności uwzględnić. Także rozwiązań widzimy dosyć dużo i ja też nie widzę takiej sprzeczności osobiście. Może ja się odniosę tutaj do tego, co Pan mówił. Oczywiście jest to forma intensyfikacji, zwłaszcza moim jakby celem było też przewidzenie sytuacji, w której ludzie, którzy wyprowadzają się z miasta, jeszcze nie mieszkają w mieście, na przedmieście, tylko jeszcze wyprowadzają się z miasta, będą do tego miasta wracać. Bo wiadomo, ponoszą duże koszty komunikacji, tak naprawdę to, co myśleli, że będzie dla nich tańsze, życie się okazuje droższe i no, prawdopodobnie albo jakoś będziemy humanizować te przedmieścia, albo no, one ulegną jakiemuś takiemu rozkładowi. Więc jakby też jednym celem było właśnie intensyfikacja i sprowadzenie tych ludzi z powrotem do centrum. Jak pogodzić przestrzenie zielone z taką zabudową? No akurat tutaj w tym moim planie format prezentacji 10-minutowy ma to do siebie, że nie można zawrzeć mi zbyt wielu informacji. Więc ja na przykład zaprojektowałem w tym całym obszarze, otaczał go ten pas rekreacyjny, tam były różne właśnie formy rekreacji, na przykład między innymi cały teren obiegała ścieżka rowerowo-piesza rekreacyjna, był tam publiczny basen, kilka parków, wszystko w możliwości jakby w odległości 800 metrów, żeby to była jakby możliwość dojścia do tych funkcji pieszo. A do Pana pytania odniosę się, jak można połączyć takie tereny taką zabudowę z efektywnością energetyczną. Albo właśnie jakby chciałem też odnosić się do terenów o pewnym stopniu zainwestowania, ale ten pewien stopień zainwestowania w Polsce wygląda tak, że dobrze, jeżeli taki teren ma kanalizację. I koniec, bo zazwyczaj nawet nie są podłączone dość, no, o miejskiej sieci ciepłowniczej to jest, to jest marzenie często. Zanim zacząłem się zajmować urbanistyką, wcześniej studiowałem tutaj na Politechnice Warszawskiej budownictwo i tam zrobiłem dyplom, to był projekt zero energetycznego domu słonecznego. I jak z tych moich wyliczeń wynikało, że to było w 2009 roku w ogóle, więc już tyle czasu od tego minęło, zastosowałem te wszystkie rozwiązania, o których mówili panowie i jak policzyłem, ile mam produkcji ze słońca, to mi wyszło, że mogę tak naprawdę 300-metrowe domy obdzielić tym. Więc ja w tej swojej pracy, bo to też była moja praca dyplomowa, magisterska, napisałem taką, że jest taka możliwość, że w zasadzie to, że nie ma tam na przykład miejskiej sieci ciepłowniczej, daje nam taką możliwość, że jeżeli zastosujemy tutaj nowe technologie i zrównoważone jakieś odnawialne źródła energii, bo na przykład słońce ma to do siebie, że bardzo dużo się go produkuje w lecie, ale wyrównać to można jeszcze energią wiatru, która ma odwrotne ekstrema w ciągu roku. I nawet nie trzeba, jakby wiele takich domów może produkować tyle energii, że wystarczy, żeby na przykład do tej sieci włączyć jeszcze domy istniejące, budynki istniejące i na przykład oferować im energię za darmo przez jakiś czas, na przykład za pozbycie się kotłów, starych kotłów. To co mamy problem dzisiaj ze smogiem. I wiele takich rozwiązań jeszcze tam było, może koleżanka chce coś. No, to było pytanie, dobra. Dziękuję. Nic, komentarze? Dobrze. Proszę Państwa, to kończymy.
Dziękuję bardzo Państwu za udział. Dziękuję też naszej obsłudze technicznej, mojemu zespołowi, czyli Radkowi Zimborze, Natalii Malek i Brunonowi Odolczykowi, który przerzucał prezentację i też slajdy podczas pierwszego bloku tak skutecznie, że się nie zorientowałam, że nie włączyliśmy tego sprzętu. Więc to jest ta osoba, która czyta w Państwa myślach. Nie robi to świetnie. Dziękuję też panom migaczom. Jak Państwo widzieli, mieliśmy tłumaczenie na język migowy. Będzie ono podpięte do prezentacji, która była nagrywana przez panów Artura i pana Pawła. Pracujemy na tym, żeby coraz lepiej docierać też do osób, które nie mogą przyjść, więc zmontowane prezentacje, chyba w tym momencie też nawet z prezentacjami Państwa, będą dostępne na kanale YouTube, który też podlinkujemy na naszego Facebooka. Dziękuję też Weronice Reroń, która tutaj w drugim rzędzie dzielnie notowała to, co Państwo mówili. Będziemy mieć rysunkową, tekstową relację. Pierwszy raz. I zapraszam na kolejne wydarzenia. Czekają nas jeszcze dwie debaty z cyklu Mieszkań 2030. Kolejna odbędzie się też tutaj 29 marca i będzie dotyczyła czynszów mieszkaniowych i kwestii zadłużenia, a kolejna 12 kwietnia będzie dotyczyła pustostanów. Będzie można dowiedzieć się, jak to jest, jak się ma zasób miejski do tego hasła, że jest 5 tysięcy pustych mieszkań, a 4 tysiące osób w kolejce, bardzo często słyszanego pewnie na mieście. I dziękuję Państwu za wytrwałość i wszystkim osobom, które nas dzielnie oglądały na Facebooku, na streamingu. Do zobaczenia i zapraszam w kuluary.